Witaj Wojtku w 50. odcinku YesWas Podcastu, czyli podcastu technologiczno-publicystycznego, który pojawia się co tydzień w waszych domach, w waszych słuchawkach, głęboko w waszych uszach i sercach. I przy waszych dziewczynach. I w sercach też. No. Witam cię serdecznie, Pawle Orzechu. Bardzo się cieszę, to jest 50. odcinek nietypowy, bo jak na okrągłą rocznicę, która jest co tydzień, musieliśmy zrobić coś nietypowego. I może zaczniemy od tego, co jest najbardziej nietypowe. Więc ten odcinek podcastu, 50, jest sponsorowany w tym tygodniu przez Igloo Software. A więcej o sponsorze w odcinku i tam na dole, tam gdzie są takie różne rzeczy powypisywane, to tam też będzie taka informacja i tam będziecie mogli zrobić rzeczy, ale więcej w odcinku. Także przejdźmy do naszego pierwszego gościa. Tak, bo dzisiaj będziemy mieć ich aż 3, dlatego przechodzimy do pierwszego. Enjoy. Jacku, witamy cię serdecznie w YesWas Podcaście numer 50. To jest nasz okrągła rocznica znowu. Witam was serdecznie po raz 3 już. Tak, ty jesteś 3 gościem, ale jaja, no to nieźle. 3 raz gościem, Wojtek, ucz się po polsku mówić. Orzech, niedobrze. W każdym razie bardzo się cieszę. Myślę, że ten pomysł na 3 gości nam się, mam nadzieję, że wypali. Jacku, jesteś jednym z nich i dzisiaj chcieliśmy z tobą, no jako, że jednak jesteś mocno związany z jabłuszkiem, to pogadać o jabłuszku. Jasne. No, i... no to jak tam? Co tam w Apple słychać, Jacek? Co tam w sadzie, tak? No, mało się dzieje ostatnio. No ploteczki, czekamy, wiesz. Ploteczki, przejęcia, rekordowe... notowanie na giełdzie i tak czyli naprawdę... Czyli co? No, Apple się kończy, nie? I nowe emoji w background, które w końcu nie będą rujnować poczucia pewności czarnych korzystających. To jest doskonałe. To jest w ogóle doskonałe. Jak tylko się pojawi, emoji się pojawią tylko na telefonie moim, czyli jak wyjdzie to 8.3 czy coś, to ja mam wszystkie emoji ustawione, znaczy ja mam skróty na emoji, więc ja zrobię tak, że podmienię wszystkie białe twarze na czarne twarze, żeby było lepiej. Bo wtedy będę mniej rasistowski chyba, czy nie wiem jak to działa, w którą stronę, ale zrobię tak. Ojej. O nie! O nie! O nie! Jesteśmy zgubieni! Tutaj trzeba, Wojtek, to wrzucić. Musisz to znaleźć, musisz to wrzucić. Dobrze, mówmy. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o zegarkach z wielu powodów. Przede wszystkim pierwszy powód jest taki, że Apple Watch zbliża się do nas z wielkimi krokami. No i właśnie to jest pytanie zaraz, czy do nas, do Polski, ale to zaraz. Przed chwilą pojawił się Pebble Time, tak? Dobrze powiedziałem, że to jest Pebble Time? Okej. Pebble Time, czyli nowy produkt od Pebble'a, taka druga generacja zegarków. Nawet 3, można powiedzieć, bo jeszcze był Steel w międzyczasie. No, był Steel w międzyczasie. No dobra, to 3. No, okay. 3, druga generacja. To tak jak iPhone 2G, nie? To trochę ten styl nazywania produktów. Więc mamy to. Do tego... A nie, okej, spoko. To tylko te 2 rzeczy z zegarków się pojawiły, ale obie są dość ważne. I jeszcze LG pokazało swój nowy zegarek, który jest całkiem ładny. Sony chyba też Smartwatcha 3 w końcu gdzieś wypuściło, bo pojawiły się jakieś recenzje tego Sony Smartwatch 3, jeżeli... Oni go chyba jakoś troszeczkę zaktualizowali, ale tam bez jakichś szałowych zmian póki co. W każdym razie to są te rzeczy, które się pojawiły i zacznijmy może od Apple Watcha, bo... ploteczki, im bliżej premiery, tym więcej ploteczek, ale najpierw zacznijmy od tego może, czy uważacie, że się pojawi w Polsce. Bo były te plotki, które mówiły o tym, że Apple Watche będą w sejfach, czy coś takiego, czy oni przystosowują te Apple Store. Złote do Apple Watche mają być tylko w sejfach trzymane. Tak, ale pojawiła się też druga plotka, chyba na Daring Fireballu była, że Apple Watche będą sprzedawane tylko w stacjonarnych Apple Store'ach. A, że nie można w sklepie online'owym kupić, tak? Tak, że to będzie tylko Apple Store Experience, czy coś takiego. Taka była plota. No i jakby... Co o tym sądzicie, przyjaciela? Znaczy to experience to tam, wiesz, no, ja nie przywiązuję do tego wagi, wiem, że Apple to robi i niektórzy ludzie owszem też to robią i pewnie dla nich będzie, znaczy wiesz, no, ograniczanie sobie dystrybucji tylko do stacjonarnego sklepu ma dwie strony medalu. No, z jednej strony oczywiście ten sprzęt możesz pokazać tak, jak faktycznie chciałbyś go pokazać, no ale z drugiej strony no, ludzie, którzy by chcieli, nie lubią wychodzić z domu, czyli na przykład Paweł Orzech, tacy no, będą mieli problem z zakupem, no, będą musieli wysłać swojego kolegę Murzyna, albo koleżankę, albo Murzyna z emoji, żeby mu kupił. No. To nie jest spoko, ale no dobrze, niech sobie robią co chcą. Mnie bardziej zastanawiają plotki o tym, że może nie będzie wodoodporny, znaczy, że będzie tylko prysznicoodporny, czyli na spryskanie wodą, ale nie na zanurzanie. I to jest takie what? Wiesz, dziwne, no w sensie kurczę, już tyle zegarków wyszło do tej pory na rynek, które jakby no to jest naturalny krok do przodu, tak? Że technologia, jeżeli się rozwija i jeżeli wszyscy myślą o tym, jak najlepiej zrobić zegarek i każda nowa generacja jest oczywiście coraz lepsza, no to krokiem do przodu jest właśnie zrobienie takiej technologii, która pozwala na stworzenie zegarka, który można zanurzyć w wodzie, tak? No to jest jakby proste. Przy telefonach to nie za każdym razem się udaje, no bo przykładem jest na przykład, nie wiem, Z3, czy w ogóle Z-ki od Sony są takie od samego początku, bo tak zostały zaprojektowane od samego początku. Wyglądają troszkę gorzej niż mogłyby wyglądać, no chociażby niż iPhony, tak? I teraz, no i teraz wiesz, ja rozumiem, że dążysz do tego, że okej, Apple Watch, jeżeli ma być wodoodporny, to nie wyglądałby tak dobrze, ale to jest nieprawda. Znaczy zegarki akurat są na tyle zamkniętą formą i może być równie dobrze metalowy i nadal być wodoodporny i wyglądać dobrze, bo tak naprawdę jedyne złącze, które w nim będzie, może być od strony ręki, wiesz, od spodu. Tak naprawdę w Apple Watch nie możemy mówić o takim standardowym złączu, no bo tam jest ta przyssawka magnetyczna wzorowana na MagSafe, właśnie. Więc to już dla mnie w ogóle jakby zabija te plotki o tym, że on ma być tylko prysznicoodporny. Wydaje mi się, dokładnie, że samo to rozwiązanie no już pokazuje, że on będzie jednak wodoodporny do tych kilku metrów. Mam nadzieję, że przynajmniej na pójście na basen wystarczy. Co do tego, czy Apple Watch będzie w Polsce, wydaje mi się, na początku pojawiły się takie plotki, że on ma być tylko w Stanach Zjednoczonych, ale wydaje mi się, że mieli na to tyle czasu już od pokazania, od prezentacji do premiery, która nadchodzi, że jednak rozszerzą to na rynek także europejski i chiński, który ostatnio Apple strasznie celuje i oni w końcu zrozumieli, że Europa no to jest taki bonus, tak? Liczą się Stany i liczą się Chiny coraz bardziej, a Europa schodzi na drugi plan. Natomiast w tym wypadku nawet już. Ale wiesz co? Jest tak, że w Stanach, bo to jest taka różnica na Apple.com, jak wejdziesz na Stany Zjednoczone, na przykład na Apple.com po prostu US, to widzisz, że jest Apple Watch Soon, czy coś takiego. Tak. To jak już od kilku tygodni. Tak. Jak wejdziesz na przykład na polski Apple Store, to widzisz tylko, że jest Apple Watch prezentacja. Jak wejdziesz na niemiecki, brytyjski, francuski, z tego co pamiętam, to na wszystkich jest też, że Apple Watch Soon. Więc jakby w Europie on na pewno będzie. Tylko pytanie jest takie, czy będzie można go kupić w Polsce? Nie. Znaczy moim zdaniem będzie u resellerów. Na pewno nie złoty. Będą tylko ta podstawowa wersja sportowa z tymi gumowymi opaskami. No i będzie w Apple Store'ach, ale w Polsce prędzej czy później chyba będzie. Znaczy, no pewnie nie w momencie premiery, w to wątpię, strasznie wątpię, ale ta podstawowa wersja sportowa z gumową opaską myślę, że się pojawi. A co do tej wersji edition złotej, no to tu już może być problem i chyba wycieczka do Berlina albo do Drezna będzie konieczna. No dobra, ale ktoś chce kupić zegarek za $20,000, bo takie ploty teraz się pojawiły, że może tyle kosztować? To jest... No, ja bym ci policzył na wielu rękach. No wiesz, my nie, ale... Nie no, znaczy, bo wiecie też, że ta cena się coraz bardziej potwierdza, nie? Że on będzie kosztował prawdopodobnie około $10,000 za zegarek. Bo ktoś obliczył, że sama wartość złota, bo on nie będzie pozłacany, on będzie złoty, że sama wartość złota użytego do produkcji tego zegarka to jest $8,000. Znaczy jakby kruszcu samego będzie więcej niż w topowych zegarkach Atlantika, Takoyer i takich topowych producentów. Więc samego złota tam jest za jakieś $8,000. No a oni muszą jeszcze oczywiście wepchnąć tam swoją technologię, robociznę, całą resztę. No i ktoś gdzieś napisał, że obstawia, że zegarek będzie kosztował $20,000, dlatego że to będzie produkt tak bardzo klasy premium, że ta cena jest tak bardzo z dupy, że ludzi, którzy będą chcieli go kupić, nie będzie już obchodziła. Znaczy dla mnie w ogóle jest taki paradoks, że z jednej strony dostajemy produkt, jeżeli on ma być złoty, faktycznie, który będzie bardzo premium, bardzo ekskluzywny, drogi dla bardzo małego grona odbiorców, a z drugiej strony ten, co za rok przyjdzie Apple Watch 2 i on już będzie nie najnowszy, a za 2,5 roku przestanie być aktualizowany i zostaniesz z zegarkiem za $10,000, który... Oczywiście, że tak. A ja wiem, że są ludzie, którzy $10,000, no mogę sobie co rok wymieniać taki zegarek, tak? Ale jakoś mi się to gryzie mimo wszystko. No. Nie, no to jest właśnie zegarek celowany w taką grupę odbiorców, tak ja uważam. Znaczy, że jeżeli ich stać na to, żeby kupić zegarek za $10,000 dzisiaj, to będzie ich stać za rok, tak? Jakby no dobra, ale to kwestia zegarka, tego nawet najtańszej edycji. Zegarka nie kupujesz się na rok, to są rzeczy, które kupujesz, wiesz, no pateki są sprzed x10 lat. Znaczy wiesz co Michał Zieliński wczoraj powiedział? I on powiedział mądrą rzecz, że smartwatche to nie są zegarki. Bardzo mądre. I to jest tak samo jak smartfony nie są telefonami. No. I nie będzie ci trzymał tygodnia na baterii. Dobra, nigdy. Tylko że case jest taki, że o ile smartwatche nie reklamują się w modowych magazynach, tak Apple Watch jest sprzedawany jako biżuteria. No i co to zmienia? Na okładce chińskiego Vogue'a pojawił się w grudniu. No właśnie. W sensie, na ręce jednej z topowych chińskich modelek. No ja się tam na nich nie znam, ale wiem, że była topową chińską modelką. Typowo. CC Ovlushomer. Tak. Nie no, ale nie no, bo chodzi mi o to, że wiesz, to prawda, bardzo ładnie powiedziane, że smartwatche to nie są zegarki, ale Apple Watch jest bardzo mocno pozycjonowany jako zegarek. On teraz... Nie, znaczy wiesz co, ja bym rozdzielił te kwestie. Ja bym rozdzielił kwestię smartwatcha, zegarek, to jest jeden podział, tak? A drugim podziałem jest to nawet nie smartwatch, tylko na zasadzie zegarek, element biżuterii. I te rzeczy też można rozdzielić. Znaczy dla mnie jest jeszcze taka kwestia uważam. I myślę, że Apple to może to tak załatwić, że ten Apple Watch Edition, kiedy wyjdzie jego następna generacja, to klient, który zakupi zegarek za taką kasę, będzie mógł go oddać. Ten złoto może zostać przetworzone, tak? Okay. I dopłaci, nie wiem, 20%, 50%, to już ciężko teraz oszacować. Odda swój zegarek, dostanie nowy, dopłaci do niego, ten kruszyc zostanie wykorzystany ponownie w produkcji, nie? I to wydaje mi się takie sensowne i w miarę logiczne ze strony Cupertino. To brzmi bardzo, wiesz, bardzo sensownie, ale... Bo jeszcze się zastanawiałem, czy nie można by było, wiesz, wymienić samej bazy elektronicznej ze środka, ale domyślam się, że z kolejnymi generacjami ten zegarek będzie odchudzany, zmieniana forma, bryła. Tak. Tym bardziej, że on mi się nie podoba, więc mam nadzieję, że się zmieni, tak? Może będzie w końcu okrągły. Mi też się nie podoba, ale i tak go kupię. No, a jeżeli już mówimy o tym, co... użytkownicy Apple mogą nosić na ręce, jeżeli chcą mieć smartwatcha i żeby to było bardziej zaawansowane, pojawiła się teza w mojej rozmowie z Krystianem Kozerawskim, że i to było mistrzostwo ze strony Google'a, że dzień przed premierą Apple Watch Google udostępniłoby APK do Android Wear i aplikację. Tak, żeby na przykład, tak jak teraz się pojawiło już, no ale to użytkownik sam sobie to załatwił, żebym mógł nosić Moto 360 do iPhone'a. Tak. Widziałem w ogóle, że przyjął powiadomienie o SMS-ie. Tak, znaczy, bo generalnie tak jak Pebble bazuje na tym systemie od iOS 7 powiadomień, tak? I tam te zegarki kółku i tak dalej. No to jakby on dostosował Moto 360 czy generalnie cały Android Wear do odbierania tego typu komunikatów. I to jest tyle, więc no, te funkcje są dosyć ubogie, tak? Natomiast gdyby Google zaszalało, co nie powinno być jakąś trudną sprawą z ich strony, to dlaczego nie? No to by było mistrzowskie zagranie marketingowe z ich strony. Prawdopodobnie byłoby tak, żeby się spinał z Google, z tym aplikacją Google'a, w której jest też Google Now na iOSie. No to wiesz, no to coś by zmodyfikowali, najwyżej coś by obcięli, dodali, nie wiem, ale sam... SMS-ów prawdopodobnie by nie... Nie, no mógłby. Nie, no wszystko mógłby tak naprawdę, jeżeli oni by to zmodyfikowali, nie? Wszystko, co robi na przykład ten Basis. No, on czyta SMS-y, dostaje powiadomienia o przypomnieniach, o kalendarzu. Odpisać? No zobacz, ale nie, popatrz. Nie? Jeżeli Pebble jest w stanie połączyć się z iPhone'em i robić różne rzeczy całkiem zaawansowane, to znaczy, że Android Wear zmodyfikowany odpowiednio pod kątem iPhone'a również mógłby coś takiego zrobić. No ale jak zaawansowane rzeczy może robić Pebble? Teraz na tym wideo z Pebble Time było, że na tym wideo promocyjnym był ten, że ten CEO opowiadał o czymś. Sorry, zadzwoniła do niego mama. I on przetapnął, że sorry, nie teraz, coś tam. On jej odpowiedział głosowo i się rozłączył. Tak, tylko że to nie jest dostępne na iOS-ie. W tekście jakby opisu na Kickstarterze jest napisane, że Android wspiera wszystkie te funkcje, a iOS tylko odbieranie SMS-ów i odbieranie rozmów. Zawsze coś. Okej, no tak, zawsze coś. No, to wiesz, więc ale... jakby był Android Wear, to też nie działałby w ten sposób, nie? Ale... No, tak na pewno nie byłby może w 100% tak samo zaawansowany jak z urządzeniami z Androidem, ale nawet jeżeli byłby w 80%. Nawet w 50, słuchajcie, to jest olbrzymi rynek przede wszystkim, nie? Właśnie, chodzi tylko o to, żeby pokazać, że można i jeżeli ktoś już na przykład wybierze Moto 360 albo na przykład kolejną edycję Moto, czyli 720, nie wiem, ale jeżeli będzie można kupić Moto 360, który jest nadal przepięknym zegarkiem i korzystać z niego na iPhone'ie, nawet jeżeli ograniczone będą możliwości przyjmowania powiadomień, nawet do tych, które ja dzisiaj mam w Basisie, to to będzie niszczyło, znaczy to naprawdę może bardzo mocno podrapać ten rynek Apple'owy, ze względu na to, że ludzie zaczną wybierać nie pod względem okej, mogę zrobić wszystko na tym zegarku, bo to nie do końca zawsze o to chodzi, tylko chodzi o to, że na przykład będę miał zegarek z Android Wear, który ma na przykład wbudowany GPS, więc mogę sobie z nim iść pobiegać bez telefonu. Który ma wbudowany... Apple Watch nie ma. Który ma wbudowane miejsce na muzykę, którą możesz sobie tam wgrać i biegać dalej. Apple Watch bierze GPS z iPhone'a, którego musisz mieć w kieszeni, kiedy idziesz na bieganie, bo inaczej nie działa Apple Watch. Tak, a ja właśnie chciałem pobiegać bez telefonu w kieszeni. I teraz wiesz, jakby, czyli będziesz mógł mieć naprawdę jak to całkiem bez sensowne... Poczekajcie, jak to bez telefonu w kieszeni? Chciałbym tak pobiegać z samym Apple Watchem na ręce. Ale jak ktoś do ciebie chciałby nie zadzwonić na przykład. To, ale jak ja teraz biegam, to nie rozmawiam, Stary. I teraz wiesz, jeżeli będziesz miał opcję, przeczytam sobie SMS-a, dostanę powiadomienie o tym, że kalendarz, mam spotkanie jakieś, dostanę powiadomienie o tym, że mam przypomnienie i tak dalej, to naprawdę bardzo zmienia życie codzienne. Ja tak mam. Zresztą już o tym opowiadałem w poprzednim odcinku, więc nie będę się powtarzał, ale samo to, że można, że nie muszę brać tego telefonu, że może być wyciszony, mogę w pracy się dowiedzieć o tym przez wibrację na moim nadgarstku, że ktoś do mnie dzwoni albo napisał mi SMS-a i to jest na przykład pilne. To jest mega duża rzecz. Tak naprawdę każdy, kto korzysta na Moto, tak, 360, to będzie jeszcze lepiej, a jeszcze lepiej, jeżeli ten zegarek będzie dodatkowo śledził właśnie sen, śledził moje kroki i tak dalej, inne różne rzeczy i jeszcze, żeby wyglądał pięknie. I teraz będziesz miał wybór. Apple Watch, który ma wygląd dość kontrowersyjny, jest dość gruby i moim zdaniem nie jest za pięknym zegarkiem. Wygląda jak tabletka do zmywarki. Tak, dokładnie. I dodatkowo będziesz mógł obok kupić nowego Pebble'a, Basisa, będziesz mógł kupić Moto 360, G-Watch R, cokolwiek innego na rynku, bo oni będą mogli to marketingować. Hej, powiadomienia z iPhone'a też działają. Znaczy dla mnie powiadomienia, jak korzystałem z tego typu urządzeń, były najważniejszą ich funkcją, szczerze powiedziawszy. Tak jest. Dokładnie tak. I tam już jakieś te takie bajery i wchodzenie w szczegóły. Liczenie kroków też mi się tak naprawdę znudziło po tygodniu. Już potem na to nie patrzyłem. Zresztą jak często zaglądacie do Help App? No dobra, ty masz swojego Jobona, którego zmienisz za 6 dni, bo się zepsuje, się nie liczy. A druga sprawa jest taka, słyszałem od bardzo wielu osób, że Moto 360 jest super, szkoda, że nie działa z iPhone'em. I to jest opinia, którą podzieliło się ze mną naprawdę sporo osób. Nie pojedyncze głosy, tylko sporo osób tak sądzi po prostu. Moto 360 jest bardzo fajnym zegarkiem, fajnie wyglądającym. Zresztą mi się strasznie podoba Android Wear i samo jego założenie. Z iPhone'em jakby działało, byłoby super. Znaczy, ja mam wrażenie, że problem jest... Problem mój, znaczy między mną a wami dwoma jest taki, że wy chcielibyście mieć zegarek do powiadomień w jakiś sposób, żeby móc odczytywać powiadomienia na zegarku. A kiedy ja próbuję sobie wyobrazić, po co chcę mieć zegarek, albo do czego jest mi zegarek potrzebny, to nie jest to, żeby mieć powiadomienia, w sensie po prostu same powiadomienia, tylko ja wbrew pozorom bardzo dużo mam powiadomień, które mają te, które korzystają z tych akcji w iPhone'ie, no nie? I dla mnie zegarek będzie spełniał naprawdę świetną funkcję w sytuacji, w której będę dostawał maila i będę mógł na niego odpisać z zegarka, nie wyciągając telefonu. Dla mnie super akcją będzie, kiedy dostanę zaproszenie do kalendarza i będę mógł je przyjąć, odrzucić z zegarka, a wyobraźcie sobie, że ja naprawdę bardzo dużo dostaję zaproszeń w kalendarzu. No to tak akurat będziesz mógł normalnie. Ale w ogóle jak chcesz odpisać na SMS-a? No jedynie głosowo, tak? Większość, znaczy on ma tą funkcję swoją, która tam przewiduje, co chciałbyś odpisać, jak ktoś ci pisze do ciebie po angielsku. No spoko, ale to jest, wiesz, fajne, jeżeli odpisujesz komuś okej. Ale to większość SMS-ów... I love you, mom. Ale większość wiadomości wymaga ode mnie niestety takiego okej, albo zaraz, albo tak, albo nie. 90% wiadomości, które dostaję, jeśli chodzi o SMS-y, to są wiadomości, które wymagają ode mnie potwierdzenia, że coś z tym zrobię. Wbrew pozorom to jest tak, że jak sprawdzę na przykład teraz wiadomości, to mam na przykład wysłałem ci poprawki mailem, obejrzysz je jeszcze dzisiaj? Tak lub nie. No to jest mój case. I dla takich sytuacji bardzo chciałbym nie musieć podnosić telefonu, tylko robić to wszystko z zegarka. Kontrolowanie podcastów wbrew pozorom też byłoby dla mnie super opcją, a widziałem, że Overcast już na Dzisiaj Marko wrzucił właśnie. Tak. To jest akurat świetnym pomysłem. To uważam, że jest super. Więc ja bym potrzebował do tego, żeby iPhone, żeby Apple Watch nie był dla mnie tylko, znaczy żeby zegarek nie był dla mnie tylko czymś, co przenosi mi wszystkie notyfikacje z telefonu na zegarek, ale czymś, co pozwoli mi wyczyścić wszystkie notyfikacje z telefonu przez zegarek. Znaczy ja mam takie trzy jakby potrzeby związane z tego typu sprzętem. Pierwszą są powiadomienia i jak korzystałem ze smartwatcha, to zauważyłem, że no naprawdę dostaję mnóstwo powiadomień, które nie wymagają ode mnie interakcji. Jakieś wiadomości, na które nie muszę odpisać albo wystarczy, że je tylko przeczytam. Właśnie takie zaproszenia do kalendarza. To, że ktoś, nie wiem, zagwiazdkował mojego tweeta, no co mogę z tym zrobić? Nic. Druga sprawa to jest GPS. Ja wyłączam takie powiadomienia. Ja nie mam żadnych powiadomień. Ja na moim telefonie mam powiadomienia chyba z 5 czy 10 aplikacji i to są SMS-y, kalendarz, mail, prywatny, Telegram, z Twittera, z Facebooka nie mam, My Taxi, no bo jak taksówkę zamawiam, to chciałbym dostać powiadomienie, że już jest. I Clash of Clans, bo gram dużo, więc... Druga rzecz, którą bym chciał zobaczyć, to jest GPS, bo uważam, że bieganie z zegarkiem byłoby świetną sprawą i to by doceniło też mnóstwo osób pokroju Pawła Lipca i tak dalej, i tak dalej. No i wygląd też się dla mnie liczy, nie? Jakoś to musi wyglądać na tej ręce. No tutaj Pebble dla mnie leży całkowicie. Ale Apple Watch nie... Ja mam wrażenie... Znaczy on mi się podoba, jeśli chodzi o design. Jedyne, czego się boję, to to, że będzie gruby. No będzie gruby. Ja schudłem, on powinien też być chudy. No zobaczymy. Znaczy dopóki nie zobaczymy go na żywo, to tak możemy sobie spekulować, no. Ale te rendery i to, co widzieliśmy, niestety wydaje się, że on będzie... No nie widzieliśmy tylko renderów. Widzieliśmy to na ręce Tima Cooka, widzieliśmy na ręce tej chińskiej modelki. Ale to też było takie, tak zrobione zdjęcie, że tak trudno ocenić do końca, wiesz, jak bardzo to odstaje. Zresztą, no wiesz jak jest, zdjęcie, a nawet jeżeli oglądasz wideo z kimś, kto ten zegarek ma na ręce, to nie daje takiego feelingu. No wiem, wiesz, znaczy, widzę to po dwóch rzeczach, na przykład WeThings i ten zegarek ich wygląda super na zdjęciach, wygląda elegancko, ładnie, a na żywo jest strasznie delikatny. Ja uważam, że trochę kobiecy. Mhm. Jak ktoś nie widział go na żywo, no to nie zauważy tego. A druga sprawa, na odwrót, G-Watch R mi się na pierwszych zdjęciach nie podobał. Jak go zobaczyłem na żywo, to już bardziej mi przypadł do gustu. Mhm. No widzisz. No więc tak to wygląda. Tak to wygląda. Znaczy czekamy. No, nadal czekamy. Zobaczymy co Apple Watch. Podoba mi się ten Pebble znowu. Znaczy Pebble mi się generalnie podoba jako zegarek. Jest bardzo spoko. W tej chwili zebrali już 9 milionów na ten nowy. Tak. Ja przez chwilę miałem takie kupię. No właśnie ja też przez chwilę miałem takie kupię. Po czym tym bardziej, że wiem, że nie kupię Apple Watcha, więc... No ja właśnie... Ja zrezygnowałem w momencie, w którym... Znaczy miałem najpierw takie... Kiedy przeczytałem, że nie będzie robił większości rzeczy, które widać było na tym wideo przy iPhone'ie. I wtedy miałem takie, ale... No dobra, ale z drugiej strony mógłbym chociaż tam przeczytać te SMS. No w sensie używać go tak jak Wojtek Bezisa, nie? No i do tego jest taki ładny, ma takie ładne animacje, tak... No ale 700 zł. Animacje na e-papierze? No, wyglądają ładnie. Wyglądają całkiem okej, no. Ale wiecie jak to jest, no. To będzie tak działać, tak jak troszkę... Tak... Gay Boy Color. Gay Boy szczególnie, no. Ale tak. Znaczy, ja zrezygnowałem, bo zastanawiałem się tak, no dobra, 700 zł kosztuje ten Pebble Time. Niecałe, jakoś 650 tam wychodzi w przeliczeniu, no. To jest 1/4 Apple Watcha. No właśnie. Więc pytanie byłoby takie, czy ja chciałbym... 3/5 Moto 360. No bardzo zaawansowana matma, no prawda, 60 tego Moto 360. No ja zrezygnowałem dlatego, że stwierdziłem, że lepiej te 600 sobie wrzucę na konto wydane pieniądze, które istnieje na moim rachunku i po prostu... Wydam je na Apple Watcha, jak już przyjdzie. I to będą pieniądze, których już nie będę widział. A nie, że kupię ten Pebble Time. Zresztą ten Pebble Time to... Apple Watch mi się podoba, on nie za bardzo. Mi też się nie podoba. To znaczy... On wygląda jak zegarek z klocków Lego. Nie, on wygląda jak nagroda ze strzelnicy. Znaczy, jak oglądałem go na tym promo, na Kickstarterze, to wyglądał strasznie. Ale jak zobaczyłem go w materiale, które Verge wrzuciło, nie wiem czy oglądaliście, lepiej. Jeżeli byłby fajny pasek do niego... Ale tam możesz własne paski wrzucić. Wiem, mówię, że jeżeli sobie założysz do niego fajny pasek po prostu, bo jest standardowa, nie wiem, klamra, jak to się nazywa, to już wyglądałby przyzwoicie, tak to nazwijmy. No, ale ta koperta dalej jest taka... Zawsze można go pomazać markerami. Spoko. No. Jest to jakieś rozwiązanie. Problem solved. No, kupujemy, co? Załatwione. Witam. Znaczy niestety te pierwsze za $159 już poszły, bo 10 000 sztuk było. Teraz za 179 zostało 1100 z 30 000, więc też trzeba się spieszyć. To dzisiaj już ich nie będzie. Tam potem jest jakaś opcja, że możesz zamówić 5. Bo to w maju będą. Te będą w maju, te co zostało 1000. No to i tym później następne są na lipiec zaplanowane. No, tym bardziej bez sensu. Wiesz co, w maju, a w sierpniu zobaczymy nowe generacje zegarków z Android Wear. Tak. W sumie. Tak. Znaczy jest chyba za dużo się dzieje na tym rynku. W maju będzie Apple Watch. No, Apple Watch będzie wcześniej. Znaczy on będzie w kwietniu, ale ja będę w maju, więc bez sensu. No to tym bardziej, no. No, znaczy ta część rynku nie przestaje mnie ciekawić. Troszkę mi oczywiście opadły emocje po tym, jak udało się wygrać tego Basisa, bo mam wrażenie, że poza wyglądem to jest naprawdę zegarek, który spełnia wszystkie moje potrzeby. Znaczy dla mnie w tym rynku najbardziej przeraża to, że tak jak smartwatche powoli zaczynają leczyć swoje choroby związane z bateriami i już wychodzimy z tej fazy pół dnia i dochodzimy mniej więcej z każdym przynajmniej do fazy cały dzień bez problemu. No tak, kurczę, no nie wyobrażam sobie. Jeżeli na przykład mi strasznie zależy na funkcji budzenia tego wibracjami na nadgarstku, ale ja nigdy nie doświadczyłbym tego, jeżeli nie miałbym Apple Watch, bo musiałbym go ładować w nocy. A wiesz jak ja mam rozwiązany ten problem? Bo Basis ma spanie taki plus... z powerbankiem na ramieniu. Nie, no bez przesady. Basis właśnie śledzi sen, więc ja też się zastanawiałem, kiedy ja go będę ładował, no bo jeżeli mam go trzymać na ręce, żeby śledził to, jak śpię i sprawdzał, kiedy mam fazę REM i tak dalej, no to kiedy ja będę go ładował? Okazało się, że jest to dużo prostsze niż mi się wydawało, bo oni nawet na forum mają takie różne tips and tricks, nie? I polecają różne rzeczy i polecają, że najlepiej ładować go wtedy, kiedy po prostu albo sobie siedzisz, tak? I nic wielkiego się w twoim życiu nie dzieje, czyli na przykład siedzisz w pracy przy komputerze, ale ja to rozwiązałem jeszcze inaczej, bo miejscem, w którym najmniej się dzieje, jeżeli chodzi o cokolwiek, to jest prysznic. Prysznic, po prostu prysznic. I ja biorę sobie ładowarkę do łazienki, idąc pod prysznic, zdejmuję zegarek z ręki, podłączam go do tej ładowarki i okazuje się, że po jednym dniu, bo ja to robię codziennie, niepotrzebnie, bo okazuje się, że w ogóle ten Basis wytrzymuje na baterii 3,5 dnia mniej więcej. No to jest super, to nie jest jeden dzień. Nawet go nie wyżyłowałem ani razu, w sensie nie sprawdzałem tego na własnej skórze, ale widzę po stanie baterii, że rzeczywiście jest w stanie wytrzymać bardzo długo, ale ładowanie przez... No ile ja biorę prysznic? Maksymalnie 15 minut, no. Ale do 15-20 minut, bo tam się jeszcze trochę szykuje, tak? Te 20 minut dziennie wystarczają, żeby go z tych 83% dociągnąć do 100%, więc właściwie wiesz, no, jeżeli w 15 minut dziennie jestem w stanie go tak podładować, to jest żaden problem. To ja nie mam w ogóle żadnego problemu z baterią w tym zegarku i to jest bardzo dobry system i faktycznie to jest miejsce i czas, kiedy no, nic się nie dzieje, więc spokojnie można go zdjąć i podładować. A przy okazji się nie moczy, bo oczywiście on jest wodoodporny, ale jakoś takie mam poczucie, że i tak bym go musiał zdjąć i wyczyścić, jakby no, wytrzeć rękę spod potem nim. To nie jest tak fajne, dalej, jak masz mokry zegarek na tak, na no dokładnie, dlatego ja wolę go zdjąć. No i tak to wygląda, więc... Znaczy to pytanie, ile będzie trzeba ładować Apple Watch, nie? Czy ten system zadziała? Może na przykład, działa tak szybko jak iPhone'a 6 iPadową ładowarką, to będzie doskonale. No. Przecież to jest... No. Wiesz, o kurczę, mam tylko 40% baterii, mam 15 minut, żeby być w domu, podłączam do iPadowej ładowarki, wychodzę z domu z 70% baterii, mówię, doskonale, no. Dzień dobry. No i to przecież też to się zmienia. Tak, znaczy, wiem fajne, że jeżeli to byłaby taka rutyna, że każdego wieczora idę pod prysznic i już automatycznie podłączam ten zegarek, to spoko, bo bym się w stanie do tego przyzwyczaić. Ale jednak siadam przy biurku, pracuję w różnych godzinach, przynajmniej ja, nie? Więc wiem, że zapominałbym po prostu o tym, że muszę go ściągnąć i podłączyć. No dlatego taka rutyna z prysznicem polecam. Jak będziecie mieli zegarek inteligentny, to jest dobry moment, żeby je ładować. I faktycznie, jeżeli ten zegarek jest dobry, to on wtedy dociągnie do 100% albo przynajmniej no, wyrówna tą stratę, którą miałeś przez ostatni cały dzień. W jakiej cenie jest ten Basis? Co ty masz? On nie jest drogi. 170 chyba... Koło chyba 6,5 stówy też, tak? No to całkiem... 129 spoko. Funtów chyba kosztuje, no bo z UK się go kupuje. 129 funtów. No to ja bardzo chętnie wam, Jacku, pokażę ci, bo wiem, że będziemy się widzieć w najbliższym czasie. Pokażę ci, jak to wygląda. Jak Gunwo niestety. No nie jest za piękny, ale bardzo ciekawe jest to, że on w tej chwili mierzy mi puls. Mam 72, więc jestem jest tak... delikatnie podniecony. Leciutko podniecony, ale jako, że używamy kamerek, to mogę wam pokazać. Wiesz, ja używam do takich rzeczy profesjonalnego sprzętu, jak na przykład holter EKG. Okej, no można i holter, ale zobacz, on świeci właśnie na zielono cały czas takim światłem, które oświetla skórę i w ten sposób sprawdza, jak przepływa ta skóra przez rękę, w jakim rytmie i tak dalej, więc... Krew. Co powiedziałem? Nie powiedziałem. Że skóra przepływa przez rękę. Skóra to przez chyba rękę. Nie, to chyba pomyłka. Ale w ogóle dzisiaj zrobiłem 13 000 kroków. Możecie być ze mnie dumni. Brawo, ja zrobiłem dzisiaj... O, sprawdzę na moim iPhone'ie, bo ja miałem dzisiaj bardzo aktywny dzień, jeśli o takie rzeczy chodzi. Zdrowie, to się nazywa aplikacja. Ja, moi drodzy, zrobiłem dzisiaj kroków... 30. No ładnie. Bo jak chodzisz po domu, to nie chodzisz z iPhone'em, no. No tak, ja tak, zrobiłem 6,5 tysiąca. No mógłbym sprawdzić na Jabonie, prawdopodobnie byłoby około 300-400, no bo... Rozumiem. Ja dzisiaj nie musisz się tłumaczyć. Cały dzień dzisiaj spędziłem w domu praktycznie, więc... Najlepsze było to, że o godzinie 14:30 kliknąłem na Jabonie, żeby coś sprawdzić i się okazało, że nadal mam tryb nocny włączony, czyli nie zrobiłem 100 kroków do 14:30. Wow, no to nieźle. No cóż. Ja chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć, która jest dość ważna i ona się nie tyczy co prawda zegarków, ale tyczy się komputerów i przyszło mi to do głowy, jak rozmawialiśmy przed odcinkiem, Wojtek, na temat twojego komputera. No. Bo ty masz MacBooka Pro z którego roku? Mid 2010. A, okej. Okay. To on już jest staruszkiem, takim porządnym. Znaczy, bo to, o czym chciałem powiedzieć i co mi przyszło do głowy, a to jest szczególnie ważne, bo ja z tego często korzystałem, w sensie nie akurat z tego programu, ale z innych. Bo jest wymiana kart graficznych 2011-rocznych MacBookach z 2011, nie 2011-rocznych. To źle powiedziałem. Bardzo źle to powiedziałem. I myślałem, że ty masz z tego roku i chciałem zapytać właśnie, czy u ciebie karta graficzna się coś psuje, czy nie psuje. Wiesz co, no jedyne co się psuje w tym komputerze to to, że on ma 4 giga RAM-u. Więc... Ale to jest popsute od nowości. Tak, Wojtek, to jest popsute od nowości. I... Aj, ale ty możesz sobie tam zmienić RAM, wiesz? Tak, możesz zmienić RAM. Gdyby to był mój komputer, to ja bym tam troszeczkę pozmieniał, Wojtek, i ja to mam zamiar zrobić. Powiem ci, Wojtek, tak, bo ty masz jeszcze mój komputer stary w tym momencie, no nie? Znaczy on teraz leży w MacLife'ie i sprawdzają, czy on jest do odratowania. A, okej, no bo... jak on nie będzie do odratowania w taki sposób, że... To tam 16 giga RAM-u jest do wzięcia. No. Szanuję to. Tam jest 16 GB. W każdym razie ja chciałem powiedzieć właśnie tylko... To jest ten twój MacBook Unibody? Tak, właśnie. Ja raz nim wykorzystałem właśnie program wymiany tej dolnej obudowy. Znaczy on powinien być wykorzystany dwa razy. Znaczy wykorzystałem go raz i potem mi się ta obudowa spieprzyła, co zresztą Wojtek widział, bo ja mu oddawałem ten komputer. I ona tam mogła być odpadnięta i bez połowy tego plastiku. I oddałem też iPhone'a 5 przy okazji mojej gwarancji. On też miał jakby... Oprócz tego, że oddawałem go na gwarancję, to był w tym samym momencie, co program wymiany baterii w iPhone'ach 5, bo tam też był jakiś problem. I ja chciałbym, żebyście, jak ktoś ma tego MacBooka Pro z 2011 roku, to żeby sobie zobaczył na dole w tych linkach, bo wymieniają to. I wymieniają też to nasze najlepsze ziomy. Czekaj, teraz zrobię taki znak z getto. Tak, nie wiem, czy to było słychać. Nasze ziomy z Cortlandu, więc ja bardzo polecam. Ej, w ogóle ktoś, a propos Cortlandu, to mi coś nie teraz przypomniało. Ktoś, bo my tak, my się z nimi lubimy, nie? I spoko. No. I ktoś na Facebooku napisał, że szedł gdzieś chyba w Poznaniu i wszedł do iSpotu, chciał coś kupić, ale nikt go coś tam nie chciał obsłużyć, coś takiego. No. Czy znalazł coś, ale potem wyszedł z niego i potem przyszedł, akurat stwierdził, że chce to kupić i poszedł do Cortlandu, coś tam. No. I napisał, że już nigdy nie wrócę do iSpotu, coś takiego, Cortland Crew. Znaczy, to nie są plotki, znaczy, jeżeli to chodzi o obsługę, jeżeli chodzi o obsługę, no to tutaj Cortland i iMed bardzo fajnie obsługują klienta, a iSpot, no troszkę mniej, mniej fajnie. To jest bardzo dziwne, bo tak naprawdę iSpot powinien reprezentować przecież trochę tą filozofię Apple'a, która jest taka, że frontem do klienta na maksa, na ile się da. No, ja myślę, że oni mają za dużo salonów, aby zatrudnić odpowiednią ilość kompetentnych ludzi. To może być ten sposób. Ale ja miałem taką akcję, że jak chciałem przykręcić sobie śrubki do mojego komputera, bo mi odkręcał się spód w moim MacBooku Air i to ja pisałem. W sensie zauważyłem to w bardzo dziwny sposób, bo mianowicie jak siedziałem na toalecie i robiłem tak łokciami w komputer, to mi zaczęły się te śrubki odkręcać i zaczął odpadać mi dół z komputera. To brzmi dziwnie, ale... Siedzisz na kiblu z MacBookiem? No czasami bywa, nie? Więc... Ja wracałem chyba do domu i poszedłem do iSpota i tam było coś takiego, no dobra, moglibyśmy ci to przykręcić, ale to musi trafić do... techników, ich teraz nie ma, właściwie będą potem, ale są zajęci, cokolwiek takiego. Jak byłem we Wrocławiu tydzień temu, 2 tygodnie temu, To wbiłem do Cortlandu we Wrocławiu, mówię, ej, sorry, mi się rozkręca komputer, możecie mi to przykleić. 2 minuty później oddali mi komputer z przykręconymi śrubkami. No i super. Ja bardzo szanuję ten styl i jeszcze najlepsze jest to, że oni są w Sky Tower. I bardzo mi się to podobało, jak... No, gdzie macie salon? Sky Tower. Nie potrzebujesz mapy. Okej. Widać z każdego miejsca. No tak. Tak. No, to było bardzo spoko. W każdym razie to chciałem powiedzieć o tym programie. A to jeszcze jest coś, jedna rzecz, bo ja, jak wiesz, mój MacBook Pro właśnie 2010, on powoli zmierza ku śmierci naturalnej. I teraz... Znaczy, ja nie wiem, co się z nim stanie, jak dostanę nowego kompa, a już wiem, że dostanę, zamówili! Woo! To ile czekałeś, Wojtek? Nie chcesz tego wiedzieć. Retinę dostaniesz, tak? Tak, 13. Bardzo się cieszę. 256 dysk SSD. W każdym razie... 8 GB RAMu czy 16? Bo nie pamiętam. Nie, 8, już nie przesadzajmy. Spoko. Ale to i tak będzie naprawdę, wiesz, ogromny skok dla mnie. I tak będę ci zazdrościł. No tak myślę. W każdym razie, wiesz, nie wiem, co się stanie z tym starym, ale ja tego starego bardzo chętnie bym tam, wiesz, wpuścił w niego życie. Może bym go odkupił od firmy i, wiesz, i jakoś go ożywił. I dla niego ożywieniem byłoby włożenie mu kości pamięci właśnie. I można to zrobić przede wszystkim. To jest ważne. Szczególnie, że jak ci powiedzą, że masz ten mój komputer, który tam oddałeś, jest umarty, no to masz tam kości... Ale mógłbyś wtedy wypasionego kompa sobie zrobić z tego MacBooka Pro. No bo tak, dokładasz z tego mojego komputera RAM i masz już wtedy tam chyba 16 GB RAM. I kupujesz SSD zamiast HDD. Zaraz, oprócz SSD, wyrzucasz, patrzysz, który ma większy HDD. Ty masz ile, 250 teraz? Tak. A, okej, no to akurat to nie jest duża różnica, bo ja też tam miałem 250. I wtedy wymontowujesz dysk twardy, ten CD-ROM. W miejsce CD-ROMu wkładasz ROM. No ROM, mów ładnie. ROM. No nie chciałem obrazić ludności romskiej. Więc powiedziałeś RUM i obraziłeś alkohol. Piratów. Bierzesz, wrzucasz w miejsce CD-ROMu. Kurde, nie mogę. Wrzucasz w miejsce CD-ROMu ten dysk twardy z tego kompa, a w miejsce dysku twardego Murzyna, obrażasz piratów, obrażasz cyganów. No ja nie wiem. Co dalej? Jutro będzie nowy post na Facebooku, który wyjaśni kolejną część mojego planu może. Nie, żartuję. A może? Ale no nie, znaczy oczywiście plan jest świetny. Jeżeli mi się uda pozyskać tego kompa na swój ten, to ja bardzo, bardzo chętnie go przejmę i zacznę tam grzebać. I wreszcie moja mamunia będzie miała fajny komputer, bo to tak naprawdę ja wszystko dla mamuni robię. Chodzi o to, żeby miała Maca, bo jej Asusik już po tych też 5 czy 6 nawet latach życia już zaczyna troszeczkę przymierać. No ładnie, a Arlena na czym będzie pisać? Nadal na Dellu, Arlena na Dellu pracuje. Ona jest... Nie czuję jeszcze tej potrzeby, ale ona się pojawi, tak czuję. Arlena jest zatwardziałym użytkownikiem systemu Windows. No tak, no. I teraz możemy zrobić taką chwilę milczenia. Nie, ale to właśnie a propos SSD. No. To wczoraj na iBoodzie dzisiaj w nocy była oferta na iBoodzie. Dzisiaj jest środa, tak, by the way. 480 GB SSD za jakieś chyba tam 6 czy 7 stówek do kupienia. Okej. A jakiej firmy? No, jakiś no-name, ale to jest wciąż, wie. No nie, ja bym no-name'a nie kupowałbym SSD z no-name'em. Znaczy, nie no-name, tylko to był... iBoot, już wam powiem. No, zaraz powiesz, a się okaże, że to jest, kurde, wiesz, klasa. Znowu jakiś film. Bo to na przykład Kingston wypasiony. I zaraz będzie, że no-name. Nie, to nie był Kingston. Na pewno nie był Kingston. Ale widzę, że ja wyrzuciłem tego maila, więc muszę wejść na iBooda na stronę, bo on chyba jeszcze jest. No dobrze, ale o tych SSD, no to dobrze, bo fajnie, że na iBoodzie można kupić, ale najważniejszą informacją... Zaraz... Że można je wymienić samemu. Właśnie. A można je też wymienić u ludzi. I ludźmi, którzy to robią, to znowu jest Cortland. Bardzo się cieszę, że to robią, bo ja tam bym się bał. Jest! To jeszcze można go kupić. Znaczy dzisiaj już, jakby będzie... To już nie ma takich rzeczy, pewnie nie będzie można jutro. PNY, Optima SSD 480 GB za 625 zeta. No to ja bym się... To może nawet dobrze, że nie możecie go kupić już. Pewnie w środku są pendrive'y ukryte pod budową. Taka obudowa, wiesz, a tam same pendrive'y. 3-letnia gwarancja jest na niego. Okay. 2,5 cala. Ciekawe, ile czasu idą te dyski, jak wysyłasz do producenta. Do Korei to chyba daleko, co? Ale one będą... Czy do Chin? One będą w ogóle w połowie marca, te dyski, jak to się dzisiaj kupi. No, to nawet nie czytaj. Olej to. Kochani, dyski SSD, które pakujecie do swoich komputerów, zadbajcie o to, że nawet jeżeli kosztem wielkości tego dysku, zadbajcie o to, żeby to był, kurde, sprzęt sprawdzonego producenta, a nie jakiś nie wiadomo co, bo to jest miejsce, na którym będzie stał wasz system, i ten dysk będzie bardzo, bardzo, bardzo obciążony, jeżeli chodzi o uruchamianie, zapis i odczyt, więc to musi być dobry sprzęt, bo od niego będzie zależeć właściwie działanie całego komputera, bo to, że macie HDD, ja mam HDD i doskonale wiem, jak bardzo źle może działać już dzisiaj komputer 4-letni, a założenie tam SSD mi da, nie wiem, 10-krotne przyspieszenie w ogóle wszystkiego prawdopodobnie, więc zadbajcie o to, że nawet jeżeli chcecie, żeby było szybko i w miarę sprawnie, to kupcie po prostu dobry sprzęt. Kurczę, no. To jest wasz komputer. Czy to jest tak, czy OWC, bo jest tak, że jak macie SSD-ki, to OWC, one są zwykle oznaczone. Czy to jest w jakiś sposób jakieś oznaczenie techniczne? Bo ja nigdy się tym nie interesowałem, bo jak kupowałem kompa, to albo miał SSD-ka, albo go nie miał i wtedy SSD-ki były tak strasznie drogie, że nie miałem go. Ale widzę tutaj właśnie, że w tym linku, który będzie tam w notce, jest tak, że jest porównanie właśnie jakiegoś kompa tam z HDD jakimś takim dziadowskim. No. I SSD ma opis OWC Mercury Extreme Pro SSD. W ogóle dobra nazwa, nie? Myślę, że to jest po prostu nazwa. No. Bo OWC są też chyba Kingstony, Kingsmany. No to weź poszukaj może tych informacji. Czy OWC to jest brand? Nie sądzę, żeby to był brand. No nie wiem, jak ktoś będzie wiedział. Najważniejsze jest to, że można to zrobić i nie trzeba się samemu grzebać. Ja na przykład boję się otwierać komputery. Jeszcze poza tym, halo, ja nie każdy ma w domu śrubokręt, który otworzy ci MacBooka Pro. No, zacznijmy od tego. To jest najprostsza rzecz, a tak naprawdę nie każdy może to zrobić. Tam jest tak dużo elementów w tak małej przestrzeni, że bawienie się tym... Ja bym nie ryzykował ze sprzętem, który tyle kosztuje. Jak ktoś ma komputer stacjonarny, peceta, to wiadomo, że wszyscy tam grzebaliśmy, ale... Twój komputer to jest, wiesz, ten... Pani lekkich obyczajów, bo wszyscy w nim grzebali. Nie, no to prawda. To jest jakieś takie... w pewnym momencie się... To chyba przyszło razem z kupieniem iPhone'a, że jak się dorasta do pewnego momentu, w którym masz ochotę wydać więcej pieniędzy tylko po to, żeby mieć pewność, że coś działa, nie? No, dlatego tak. Kupię Apple Watcha, Jacek, a ty będziesz czekał na jakiegoś Pebble'a. Ja pewnie nic nie kupię, tak coś czuję. No niczego nie jestem w pełni przekonany ciągle. Jacek więc... czeka na promki. Tak, na pewno dostanę Apple Watcha w promkę. No nie wiem. Ale... Znaczy... Ja cały czas... Mam taki problem z tym Apple Watchem, że ja się boję, że nie będzie go w Polsce można kupić tak łatwo. Znaczy, ja wiem, nie bój, tylko wiedz, że tak nie będzie. No, wsiądziesz w pociąg, podjedziesz do Berlina i kupisz. No. Albo Michał ci wyśle z USA. No, pewno coś mi wyśle z USA, ale wciąż wolałbym, wiesz, móc... pomacać. Bo to jest tak, jak ktoś mi go wyśle z USA, to ja będę musiał przez telefon wybrać sobie pasek, no nie? Mhm. No ale myślę, że w Berlinie w Apple Store będzie, no ile się teraz tanie loty są w ogóle do Berlina, pociąg też jedzie w miarę szybko, także... Taniej będzie chyba polecić do Londynu, tak nawiasem. No to już swoją drogą. Byle tylko do Londynu, nie? No sorry. Są rzeczy, które trzeba zrobić, nie? Mieliśmy przejść do nowego Pebble, tak szerzej chyba, nie? Mieliśmy przyjść do nowego Pebble, ale się rozgadaliśmy. Dobra, nowy Pebble. Czy ktoś o nim chciałby coś powiedzieć, oprócz tego, że jest w miarę tani, jest brzydki i ma ładny interfejs, który wygląda, jakby był sensowny? No, to chyba wszystko to właśnie powiedzieliśmy, mam takie wrażenie. Znaczy ja sobie obejrzałem i jest bardzo dużo hajsu. Mnie interesuje to, że mnie zastanawia to, że mimo tego, że zarobili już kupę forsy na pierwszym Pebblu, wchodzą na Kickstartera. Nadal wchodzą na Kickstartera. To jest ciekawe. Ale oni Kickstartera potraktowali teraz jako sklep, bo tam już nawet nie dostaje się nic jakby mniej niż sam zegarek, tak? Nie no, możesz kupić go taniej. Kiedyś tam było, że jak wesprzesz $20, to tam napiszą o tobie, dostaniesz koszulkę, jak wesprzesz $30 i tak dalej, a teraz jest zegarek, 2 zegarki, 5 zegarków, koniec. No ale to może dlatego, że wiesz, poszczęściło im się pierwszym razem, za drugim razem praktycznie chcą zrobić preordery tak naprawdę, możesz kupić ten zegarek taniej, a szał mediowy, jaki zrobili tą kampanią, w sensie wiesz, gdyby puścili te preordery normalnie przez stronę, no to jedno, ale oni zrobili tak, że puścili to na Kickstarterze i ludzie po prostu robili po gaciach, że o Jezus, no 25 szybko, minut milion. No i w 25 minut wyskoczyli na główną Kickstartera, czy tam od razu, tak? Więc a jest sporo osób, które wchodzą na Kickstartera, tak sobie coś zobaczyć. Ja na przykład odnajduję tam wiele ciekawego kontentu, na przykład typu wyciskarki do arbuzów, czy tego typu rzeczy. What? Czy to jest jakiś żart związany z tym, że szukałem murzyna w internecie, czy nie? Bo nie wiem teraz, czy to żart. Bardzo no to ładne. Był akurat żart z tą wyciskarką do arbuzów, ale wchodzę często na Kickstarter i zobaczyć sobie, co tam jest ciekawego. No to prawda, ale są też ludzie... Najlepsze są filmy klasy Z, które twórcy zbierają pieniądze. Tak, ale to dla mnie to jest takie smutne to oglądać, naprawdę. To mi to trochę przykro jest, jak widzę. Ja nie wiem, ja się Kickstartera boję, bo Potato Salad dało mi po prostu do zrozumienia fakt, że jest każda rzecz możliwa jest do zbejkowania, absolutnie. Ale podobno są ludzie, którzy nie dostali swojej sałatki z ziemniaków. I uważam, że to jest karygodne, że taka sytuacja miała miejsce. Słuchajcie, jest opcja jeszcze, 122 zostały jakby tikety, bo 70 osób. Pamiętaj, że odcinek wyjdzie w piątek. Tak, no tak, to może już się nawet skończyć, ale $5,000 kosztuje 30 peblów. Więc można się zastanowić. Znaczy to wychodzi 166 i 6 w okresie za jeden. No ale tak, 30... Jezu, to ja nie mam, bo ja mam tylko 166, ale nie mam okresu. Nie, to poproś jakąś koleżankę. Jezu, ale sucho się zrobiło, poczekaj. Trzeba pić wodę. Orzech się napiłaś. No tak, no musi się, to wszyscy muszą pić. W każdym razie no jest taka opcja kupienia. No kurczę, no nie jest zbyt piękny, ale porównując go do Basisa jest tak samo brzydki, więc dla mnie nie ma problemu. Czy dałbym, bo on normalnie będzie kosztował $200, czyli tyle samo ile Basis Peak, bo właśnie sprawdziłem, Peak kosztuje $200. I jeżeli on będzie tyle kosztował, to nie wiem, czy wszystko, co on robi, mi wystarczy. Bo ja przeglądałem tutaj na szybko to, co nowy Pebble potrafi. On ma taki fajny interfejs, jakieś różne rzeczy. Pokazuje o tym interfejsie właśnie chciałem chwilę jeszcze porozmawiać. No to powiedz o tym interfejsie. Bo ten interfejs działa w taki bardzo fajny sposób i to jest dość chyba nowatorski sposób układania interfejsu, bo nie jest... To jest takie trochę... No jest takie trochę Google Now zrobili, nie? Na zasadzie, że na górze masz przeszłość, teraz, bo masz 3 przyciski po prawej stronie. Góra, jakby środek i dół. I jak klikniesz w górę, to przychodzisz do przeszłości, z tego co pamiętam. Tak, nieodczytane maile, jakieś kto dzwonił i tak dalej. Tak. W teraźniejszości masz to, co się dzieje teraz, tam godzina, kalendarz, cała reszta. I w dół masz przyszłość, czyli kolejne wydarzenia, które będą się pojawiały, korki na drodze i cała reszta informacji, która będzie do ciebie dostarczona w przyszłości. I to jest chyba interfejs, który w ten sposób nikt tak nie rozwiązał, żeby było na tyle proste. Do mnie to przemawia, szczerze powiedziawszy. Tak, to ma sens. To w tak prostym urządzeniu i tak ograniczonym, jeżeli chodzi o, wiesz, wyświetlacz chociażby i to, ile informacji możesz jednocześnie zobaczyć na ekranie, to wydaje się bardzo, bardzo sensownym rozwiązaniem. No, bo tak po prostu mi się to spodobało. Uważam, że to jest bardzo fajne podejście. Proste, bardzo redukcjonistyczne, jeśli chodzi o smartwatch, ale uważam, że całkiem spoko. Na pewno wygląda lepiej niż w Apple Watchu to oddalanie tych kółeczek, że zostają ci te takie... No daj spokój, no dobra, to wygląda słabo, to prawda. W ogóle Ale ja cały czas to uważam, że to, co powiedziałem tam x odcinków temu o Apple Watchu, i jeśli chodzi o to, że zróbmy Digital Crown, a i tak będziesz 90% rzeczy musiał robić palcem na ekranie i będziesz zasłaniał całą treść, to ja dalej uważam, że to jest prawda. Tylko że ja się z tym pogodziłem, a oni tak trochę hipokrytycznie do tego podchodzili na zasadzie, i tak będziesz używał Digital Crown, żeby coś zrobić na tym zegarku, nie? A potem, wiesz, robisz ten Digital Crown, żeby wyjść do menu i musisz palcem oczywiście przesuwać się po tych wszystkich ikonkach i zasłaniasz ikonkę, którą tapujesz aktualnie, nie? No, to jest słabe, no ale ja się z tym pogodziłem. Ale... Yep. Tak. No tak, mordo, no niestety, znaczy to, że się pogodziłeś, mnie trochę dziwi, ale ja wiem, że ty się godzisz z wieloma rzeczami, które pochodzą od Apple'a. Ja chciałem tylko powiedzieć o tym, że Pebble niestety sam w sobie nie jest w stanie śledzić snu. Robi to tylko z dwoma urządzeniami dodatkowymi. Czyli z Jobonem, z tego co pamiętam. Z Jobona korzysta i z Misfit. A, z Misfit Shine, tak. Misfit, nie, w ogóle to jakieś dziwne, musiałem aż sprawdzić, co to jest, ale faktycznie... Nie, no też taka jedna z bardziej popularnych z tego segmentu. No okej, no w każdym razie tak, te dwa urządzenia będą ci potrzebne, żeby śledzić twój sen, co oznacza, że... to szkoda, trochę szkoda. Właśnie wyciekły prawdopodobne ceny Apple Watchy wszystkich. Chcemy przez nie przejść? Tak. To szybciutko korzystając z tego, że tętno pulsu. O tym, to jedziemy. Tętno pulsu. No dobra, więc najpierw edycje sportowe wyciekły. Znaczy wyciekło w ogóle wszystkie i... O kurwa. Zjechałem na sam dół, żeby sprawdzić złote edycje. Dobrze. Sportowe, tak jak oni powiedzieli, że zaczynają się od $349 i to faktycznie jest $349 z plastikowym tym... gumowym, bransoletą gumową. Bransoletą. 36 mm? 38 mm kosztuje za $349. Bo jest wersja kobieca i męska, tak. I 42 mm za $379 i będą sprzedawane po $50. Tak. Czyli naprawdę faceci mają droższe zegarki, tak? 30 baksów drożej i bendy są tyle samo. Edycja sportowa, i to jest Silver Aluminium, jest też sportowa edycja Space Gray Aluminium, która kosztuje $399 i $429. Więc już jedziemy dalej. Szkoda. Mamy stalowe zegarki. 38 mm kosztuje $599, a 42 mm kosztuje $699. Oj. Dawno temu mówiłem, że będzie kosztował prawdopodobnie $700, więc trafiłem. Good for you. No super, mój portfel też się cieszy. Silver Stainless Steel. Z tym, ze skórzanym paskiem. W zestawie 649 i 749 i skórzany pasek sprzedawany za $100. Okay. Potem mamy Silver Stainless Steel z tymi takimi bendami, nie wiem jak to nawet nazwać. To są te takie, które wyglądają jak skóra, ale są takie jakby przycięte, jakby karton. Była taka, jakby wyglądała jak kartonowy band. W każdym razie kosztuje 749 i jest tylko wersja 42 mm. A 38 mm kosztuje $699. I mamy potem ten band, który mi się najbardziej podobał, ten, który był na reklamie, jak pokazywali Apple Watcha, ten, który tak przechodził w 56 sekundzie. Tak. I to było ładne akurat. To on kosztuje w wersji męskiej $899 i tego banda nie możesz kupić osobno. W sensie tej opaski nie możesz kupić osobno, tylko kupujesz w ten sposób. Czyli kosztuje tyle, co MacBook R11. Tak. Czyli 3000, czyli tam 4100? Coś takiego? No nawet mniej kosztuje jakoś. No coś takiego, no. Dobrze, przejdźmy w końcu do tych beka mocno grana jest. Do tych Apple Watch, na których nas nie stać. Edition. Więc złoty albo ten różano-złoty z opaskami zwykłymi, chyba silikonowymi, tylko że ze złotymi elementami albo z różo... super, złoto. Kup złotą kopertę i do tego walnij sobie silikonowe opaskę. 38 mm za $5999, 42 mm za $6999. Potem edycja ze złotym paskiem skórzanym. 6999 i 7999, czyli $8,000. Potem mamy z jakimiś... Dobra, nie interesują mnie pozostałe. Ile kosztuje najdroższy? I tutaj już mówimy o całkiem nie najgorszym samochodzie używanym. Ten zegarek złoty, ze złotą, całym złotym paskiem. No. Albo w różowym złocie, albo w złocie. Russian Edition. 38 mm kosztuje $16,999. 42 mm kosztuje $19,999. No witam. Więc jak dzisiaj mówiłem, że to jest 20,000 baksów, to trochę trafiłem. Troszkę tak. No to edycja, która mi się podoba w tym momencie najbardziej, znaczy którą chcę kupić, kosztuje, let me see, 749. No to powodzenia, no. Ile to jest 749 w tym momencie? Kańskich dolarów. Do licy jeszcze, 2742 złote. Plus na przykład tam 8% taksu, bo zależy gdzie to będzie kupowane. No bo cła już nie będzie, bo przecież wiadomo, że ktoś otworzy ten zegarek, założy na rękę, żeby przejść przez ten. No tak. No to tak, 749. Ale podstawowa wersja kosztuje tylko 379. Więc pamiętaj, to jest... że w Europie ceny będą w euro. Dobra, tylko że to jest wciąż 379, to jest cena z tego co pamiętam chyba iPada mini podstawowej wersji 16, czyli to będzie kosztowało około 1500 zł w tym momencie. Za podstawową wersję Apple Watcha. Czyli 50% więcej niż konkurencja. Czyli tak standardowo. Standardowo, tak. Czyli typowy Apple, nie? Typowy Apple, tak. No nie, no mi się podoba, ja prawdopodobnie to... Ale najlepsze jest to w ogóle, że nie można kupić tych późniejszych opasek, tych takich lepszych, nie? Nie możesz kupić na przykład stalowej opaski. Że raz sobie kupisz na przykład silikonową, ale a później wiesz co, zmienisz na stalową. To jest olbrzymi rynek dla producentów trzecich, nie? Tak, tylko chodzi mi o to, że nie możesz zrobić na przykład tak, że kupisz sobie najtańszy zegarek, ten za na przykład 379, przypuśćmy ten większy rozmiar i potem chciałbyś kupić sobie opaskę tą... no metalową chociażby. Metalową po prostu. Ze stali. To nie możesz ich kupić. Nie są sprzedawane osobno. Możesz na AliExpress będą. No, na pewno tak. Ale kurde, szkoda, że... Ten, znaczy właściwie skoro już wydaje 7,49 na zegarek, to mogę wydać 8,99 i mogę mieć ten z tym fajną bransoletą. Jak już wydajesz 8,99, to już 1199. No, to mogę wydać 19,999. Ale ja wrzucę ten link do tych cen. Będzie też w opisie odcinka, bo to jest dobre, żebyście sobie zobaczyli. Ale nie wiem, kto dzisiaj to wycieknął. Chyba Norbert to wycieknął w jakiś sposób skądś. No ciekawe. Ciekawe na ile to się potwierdzi, ale wydaje się jak na Apple'a. Brzmi realnie. Realnie, tak. Realne ceny. Plus minus 10%. Coś w tym stylu. Sprawdzę teraz jedną rzecz. iPad mini 2 kosztuje 349 kosztuje wersja 32 GB, no czyli praktycznie tyle co zegarek będzie kosztował, czyli w Polsce to kosztuje 1499, no będzie kosztowało około 1700 zł w takiej opcji. Podstawowa wersja zegarka. No to wiesz, w Polsce nie kupi go zbyt wielu osób. Znaczy powiem tak, jeżeli te ceny się potwierdzą, jeżeli faktycznie Google by poszło po rozum do głowy, no to ta sprzedaż może nie być oszałamiająca. No dobra, no. Pamiętajmy, że to jednak my patrzymy z takiego punktu geekowego widzenia cały czas, gdzie nas te zegarki jarają, ale większość ludzi jakoś nie kręci tego typu sprzęt. Zobacz, ile się sprzedało zegarków z Android Wear. Tylko że ja mam wrażenie, że to może pójść w taki sam sposób, jak poszły iPody w Polsce, bo iPhony. Bardzo dużo osób ma iPhony, nie wie, że ma iPhony. Bardzo dużo osób będzie miało zegarki, nie wiedząc, że to są Apple Watche. Bo to jest, nie, to jest trochę co innego, bo telefon jest jakby narzędziem pierwszej potrzeby. Każdy musi mieć telefon. Przecież nie pomylisz zegarka, nie pójdziesz do sklepu z zegarkami i powiesz: panie, daj pan zegarek. Ten jest ładny, chcę tego. Proszę, to jest Apple Watch. Tak naprawdę jest smartwatchem, ale no nie ma szans. Nie ma szans. Poza tym telefony są często, służbowe, a kto ci da służbowy zegarek? No wiesz. Sam se dasz w swoim przedsiębiorstwie. Tak, panie prezesie. No dobrze, tak. Ja myślę, że wystarczy o tych zegarkach, panowie. Bardzo wam dziękuję. I to była ta jedna z części, z którą złożymy jeden wielki 50 odcinek. Mam nadzieję, że nie znudzicie się. No i przechodzimy do następnego gościa. Także dziękujemy tobie, Jacku. Dziękuję serdecznie. No dobrze, to witamy ponownie, bo to jest drugi raz, kiedy się witamy, ze względu na to, że 50 odcinek jest wyjątkowym odcinkiem. Gościmy dzisiaj trzech gości, dobrze, nie mówi się tak, ale okej. Gościmy dzisiaj trzech gości, naszym jednym z tych trzech gości jest... Nie, to lepiej będzie, jak powiesz, że gościmy dzisiaj trzy persony. Wow. Nie będziesz powtarzał gości. Super. No. Trzy persony. Jedną z tych person jest Janek Urbanowicz, który jeszcze nie był w YesWas Podcaście nigdy gościem, więc to jest jego debiut. Ale ja byłem w małym filmidle ostatnio. Okay. Znaczy będę, mam nadzieję. W każdym razie, Janku, witamy cię serdecznie. Dobry wieczór, witam was i szanownych słuchaczy. Pięknie się przywitał. I my dzisiaj tematem naszym wspólnym będzie coś, co zapowiadaliśmy już w poprzednim odcinku, czyli The Order 1886. Co chciałeś jeszcze powiedzieć? Zanim zaczniemy, Jasiek, bo my przed chwilą rozmawialiśmy na temat Apple Watchy. Ja tylko chciałem cię zapytać, widziałeś te przecieknięte ceny Apple Watcha? Niestety nie miałem okazji. A co sądzisz o Apple Watchu, który kosztuje, najdroższa wersja będzie kosztowała $19,999? Najdroższa, czyli ta... Wszystko złote. Złota ze złotą bransoletą. Taka cena mnie nie dziwi. To byłem przygotowany na to, że najdroższa wersja może kosztować tyle, że mnie nie będzie na nią stać. Wersja ta najtańsza, rozmiar największy, ten 42 mm, będzie kosztowała według naszych estymat sprzed 15 minut około 1700 zł. Z tym paskiem plastikowym. I co uważasz o takiej cenie? Co myślisz o niej? Powtórz jeszcze raz, jaka dokładnie? 1700 zł, plastikowa bransoleta, aluminiowa koperta. Nie wierzę w taką cenę. Jest za niska. $379. $349 kosztuje iPad 2 w jakiejś tam wersji, chyba 32 giga. I w Polsce to daje 1499, więc $30, 300 zł więcej, więc myślę, że to jest dobry przelicznik, jeśli chodzi o Apple'a, czyli 1700 zł. Jakoś wydaje mi się, że to jest za mało. Nie wiem, tak, to jest takie moje zwykłe przeczucie, ale to nie jest żadna racjonalna wypowiedź. To jest po prostu moje dziwne przeczucie. No okej. Przechodzimy do The Order 1886 i taki na start chciałem podziękować bardzo PlayStation, bo dzięki niemu mogliśmy, każdy z nas, wszyscy właśnie mogliśmy zagrać w tą grę u siebie w domowych pieleszach. I teraz... Jest w ogóle bardzo, bardzo dużo kontrowersji wokół tej gry i ja bardzo chętnie opowiem ze swojej strony. Mogę zacząć? Co ja uważam o tej grze? To tak. To ja powiem tak. Dla mnie, po pierwsze, ta gra wyszła za późno. Ta gra powinna wyjść w momencie premiery PS4 i być dodawana do PlayStation za darmo, jako pokazanie możliwości tej konsoli. Bo po prostu możliwości graficznych. Zobaczcie, co można uzyskać, korzystając z PlayStation, z tego systemu i z tego hardware'u. Dzisiaj ta gra nadal jest pierwszą grą, która faktycznie wygląda tak, a nie inaczej. Jest absolutnie... wygląda obłędnie. Nigdy w życiu nie widziałem takiej gry, w takiej rozdzielczości i po prostu tak wykorzystywanego światła w grze. Jest piękna, po prostu piękna, nie można jej tego odmówić. Bardzo fajnie Adrian Chmielarz napisał tekst o tym z takiej trochę perspektywy twórcy gry, bo on przecież stworzył Ethan Carter, teraz pracują właśnie nad wersją na PS4, ale on napisał w tytule i tytuł jakby mówi wszystko. Mam 1088 problemów, ale grafika nie jest jednym z nich. Tak? Jakby to jest dokładnie bardzo fajnie podsumowanie tego, czym ta gra jest. I teraz dla mnie, ja gram jeszcze w nią. Znaczy nie skończyłem, bo nie miałem ostatnio czasu. Dla mnie ta gra I przez ten telewizor, jak sobie gram, ja mam wrażenie, że słyszę z tyłu głowy producentów tej gry, którzy mówią check out our dick, nie? W sensie, gdzie ich penisem jest to, że zobaczcie, jak zrobiliśmy grafikę w tej grze. I na każdym kroku pokazują nam to, patrz śmieciu, patrz co nam się udało zrobić. Patrz teraz, podnieś tę kartkę papieru i obracaj nią w ręku bohatera, nie? Tylko po to, żeby zobaczyć, że jak obrócisz trochę bardziej w stronę światła, to się to światło inaczej odbija. I na każdym kroku jest pokazywanie tylko patrz śmieciu, jak zrobiliśmy kurna grafikę w tej grze. Widzisz to? Widzisz to? Na pewno widzisz? I cały czas o tym mówią. To jest męczące w którymś momencie, bo okej, ja już widzę, ta gra jest obłędna, ta gra naprawdę świetnie wygląda, już okej, dobra, fajnie, a teraz chciałbym pograć. I tu się zaczynają schody, bo po pierwsze, początek gry jest ultra liniowy, znaczy w ogóle cała gra jest super liniowa, wszystko prowadzi cię jak po sznurku przez całą grę, natomiast już początek, gdzie są cutscenki, gdzie wystarczy nacisnąć jeden guzik albo w ogóle nie naciskasz guzików i na przykład 5 minut słuchasz, jak bohaterowie ze sobą rozmawiają. Okej, spoko. Zakładam, że to jest tak jakby część filmowa tej gry i o tym liczę, że Jasiek trochę opowie. Natomiast wiesz, no, jeżeli ja odkładam pada podczas gry i mogę sobie przejrzeć Twittera, bo słucham sobie, co oni opowiadają i tak naprawdę wizualnie to też w ogóle nie jest ciekawe i nie ma żadnej akcji praktycznie, no to znaczy, że ta gra nie jest dobrze napisana. I moim zdaniem to jest świetne demo możliwości konsoli, absolutnie nie za taką cenę, bo ona wyszła w normalnej cenie gry na PlayStation 4, więc to jest absolutnie nie powinno być, tak? 200 chyba 80 albo 70 zł. To jest bardzo dużo. I klimat gry, wszystko co się kryje właśnie w grafice, w tym Londynie, to wszystko wygląda bardzo fajnie, ale gra jest średnio grywalna. I po prostu no, nie sprawia tak dużej przyjemności przy samej grze. Nie zmęczyłem się jeszcze, uważam, że wcale nie jest za długa, za krótka, bo jednym z największych rzeczy, większych wad, które ludzie podkreślają, jest to, że ona trwa tam 5 godzin w takim super szybkim speedrunie, ale to nie jest wcale tak mało. Ja nie uważam, że ja już na przykład teraz jak gram, wydaje mi się, że jestem gdzieś w takich, nie wiem, 5/6 mniej więcej gry i mam poczucie, że już mnie zaczyna męczyć to chwalenie się właśnie tą grafiką i takie wylewanie na wierzch, zobaczcie, patrzcie, patrzcie jak zrobiliśmy. Okej, ja już to widziałem, dobra, to już wiem, że umiecie, super, bardzo fajnie. No i to jest troszkę męcząca. I tyle. To wydaje mi się, że tyle, co powiedziałem, to miałem do powiedzenia. To jest też fajne wejście do świata takiego steampunkowo, tak, XVIII wiek, steampunk. To jest bardzo fajne połączenie i bardzo chciałbym, żeby właśnie pociągnęli to dalej, żeby może bazując na tym, co udało im się uzyskać przy The Order, zrobili coś więcej, może ciekawiej napisali tą historię, albo po prostu wykorzystali tych samych bohaterów w drugiej wersji i jakby tam popracowali jednak nad mechaniką gry, bo ona jest podobna do Gears of War, ale Gears of War było mega grywalne. Było ekstremalnie grywalne. Naprawdę. Znaczy, ja się bawiłem doskonale przy tej grze, mimo tego, że grałem na PC-cie, który nie jest platformą wcale do Gears of War przeznaczoną. Ale no, bawiłem się świetnie, a tutaj bawię się średnio. I generalnie, wiesz, no nie mogę powiedzieć, że to jest zła gra. Nie. Wizualnie jest absolutnie doskonała i tego nie można jej odmówić, ale jeżeli chodzi o grywalność, co dla niektórych jest chyba kluczową rzeczą, no to nie, no to ja chętnie komuś pożyczę, jak skończę The Order, to bardzo chętnie komuś pożyczę, jeżeli chcę sobie zagrać, ale gdyby mnie ktoś zapytał, czy kupić, to powiedziałbym, nie stary, nie kupuj, po prostu ci pożyczę, przejdziesz sobie i zapomnisz, że w ogóle istniała. Tyle z mojej strony. Mogę teraz ja? Bardzo proszę. Tak. No więc ja na wstępie, tak jak ty Wojtku już wspomniałeś, również podziękuję Sony PlayStation za to, że również mogłem mieć okazję pograć w tę grę. Niektórzy, którzy mnie kojarzą, mogą się zastanawiać, dlaczego ja w ogóle się tutaj wypowiadam o grze. Bo ja nie jestem jakimś zatwardziałym graczem. Nie ma tak, że każdą wolną chwilę spędzam przed konsolą i nie wiem, większość grała na przykład ostatnio głównie w GTA 5 czy inne jakieś tam chwytliwe tytuły. Nie, ja to na spokojnie, chociaż właśnie ostatnio, między innymi za sprawą tej gry, o której dzisiaj mówimy, jakby odkryłem konsolę na nowo. No i PS4. Miałem okazję już grywać w różne tytuły na tą konsolę. Ile ona jest u nas na rynku od ponad roku. No i zobaczyłem tę grę. No i kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy, no to szczena mi opadła. Jeśli chodzi o kwestię wizualną, to jest naprawdę wielki szacun za to, jak ta gra wygląda. Została ona stworzona, no widać, że głównie po to, żeby pokazać możliwości tej konsoli. No i tu się trochę z Wojtkiem zgodzę, że stało się to delikatnie za późno. Powinno coś takiego być wcześniej, że kiedy ludzie zastanawiają się, no nie wiem, czy wymieniać konsolę na PS4, czy zostać przy swoim PS3, a może kupię sobie nowego Xboxa. I ludzie się zastanawiają, a zwłaszcza jak to było, nie wiem, w okresie powiedzmy świątecznym, no to powinna wtedy być taka gra, że ludzie patrzą, wow, to już wiem, że będę chciał to. I tu się zgodzę w pełni, że ona wyszła trochę za późno. No i przede wszystkim jest to gra filmowa. Zresztą jak sami twórcy o tym mówią, że to jest gra przede wszystkim filmowa. Tu jest, tak jak ty wspomniałeś, Wojtku, jest dużo tych przerywników, tego wszystkiego, tego wprowadzania nas, że możemy sobie nawet odłożyć tego pada na bok i pooglądać. Mnie osobiście się to podoba, bo tak jak wspomniałem, nie jestem jakimś zatwardziałym graczem, bardziej lubię filmy i fajnie, że była jakaś historia, mogłem sobie coś obejrzeć, potem wejść w tą historię, żeby samemu pograć. Wspomniałeś również, że gra jest krótka. Również mi to nie przeszkadza, bo jednak ja nie mam czasu, żeby spędzać na przejście gry powiedzmy miesiąc, dwa czy jeszcze dłużej, albo bawić się nie wiadomo ile, tylko ja bym chciał właśnie w nią pograć, spędzić trochę czasu przed nią, ale jednocześnie w miarę szybko ją przejść, żebym mógł, nie wiem, albo przejść ją sobie drugi raz później, powiedzmy na innym poziomie, albo zabrać się po prostu za inny tytuł. Tak samo właśnie jak właśnie przeszedłem tą grę i od Wojtka pożyczyłem Little Big Planet 3, w które wkręciłem się tak niesamowicie, że teraz mam ochotę tylko na tym spędzać czas wolny. Ale w przypadku The Order, no to naprawdę to jest bardzo piękna gra, w którą ciekawie się gra, którą ciekawie się ogląda, ale tak jak też wspomniałeś, no grywalność dla ludzi, dla których to jest główna cecha gry, że muszą, wiesz, usiąść sobie i grać ileś godzin, robić różne rzeczy, no to na przykład idealnym chyba wzorem będzie to GTA 5, o którym wspomniałem, tak? Tam jest świat otwarty, możesz robić co chcesz i możesz siedzieć nawet miesiące nad tą grą. No tutaj takiego czegoś nie ma. Tutaj jest właśnie, to jest gra przede wszystkim, jeśli chodzi o samo granie, bardziej dla ludzi takich jak ja, czyli którzy chcą pograć, ale nie chcą siedzieć nad grą zbyt długo, przejść i okej, kiedyś sobie tam wrócę. Jeszcze jedna sprawa, o której ty, Wojtku, wspomniałeś i muszę ci przyznać rację, no gra jest trochę za droga, jeśli chodzi o to. I też czytałem dużo takich opinii, że w stosunku do czasu, który potrzebny jest nam, żeby tę grę przejść, no to gra jest trochę za droga i jednocześnie mogę to zrozumieć przez tak patrzę na tą grę. No bo wygląda zjawiskowo, no nie widziałem czegoś takiego, więc to jest wyróżnik i jakiś tam argument, że ta gra powinna tyle kosztować, no ale kiedy mamy do wyboru wydać prawie 300 zł na grę, nad którą możemy spędzić nawet i miesiące, a znowu wydać prawie 300 zł na grę, nad którą możemy posiedzieć właściwie jeden wieczór czy nockę, no to tu się pojawia drobny zgrzyt. Nawet jeżeli wygląda zjawiskowo, tak? Jakby... Tak. No. No właśnie, a orzech? Bo już, Jasiu, skończyłeś? Tak? Na razie dobrze, tak. Dobrze. Orzeszku? To prawda, że jest za droga. Zdecydowanie nie polecałbym jej kupować po premierze. Ale, znaczy tak, graficznie mi się bardzo podoba, owszem, to jest po prostu mistrz. Zrobiłem zresztą parę screenów i wrzuciłem tam krótki, tam 30 sekund, 26 sekund gameplayu. Generalnie to jest tak. Ja dobrze się bawiłem grając tę grę. Nie przyszedłem jeszcze jej całej, tam też zostało mi jeszcze trochę. Dobrze się bawiłem, ale przez to, że... Bo ta gra jest oczywiście liniowa, ale ona oprócz tej liniowości jest też troszeczkę mocno schematyczna. I miałem takie chwile, w których tak dość ironicznie denerwowałem się, że ktoś mi przerywa ten film tym, że muszę kliknąć coś na przycisku, albo że muszę teraz do kogoś strzelać. To strzelanie w ogóle było jakieś takie, nie wiem, też trochę... W sensie one były te elementy, które były oczywiście super fajne i mi się podobały i to były jakieś takie, że postrzelam sobie i było super. Ale... Były też takie elementy, na przykład kiedy musiałem wykonać jeden strzał i to pamiętam, bo to było strasznie denerwujące. To jest chyba w pierwszym akcie. Moment, kiedy gonisz tego jednego z potworów przez całe miasto i jest taki moment, w którym wchodzisz na dach jakiegoś takiego budyneczku i widzisz właśnie tam tego potwora i jeśli go nie zastrzelisz na czas, to on zabija ci tą towarzyszkę. Towarzyszkę, dokładnie tak. Ja to robiłem chyba 10 razy, zanim zrozumiałem, że mogę równie dobrze nie naładowywać tego arc guna do końca, tylko po prostu w pewnym momencie, w połowie na przykład puścić go i on po prostu strzeli, ale z połową mocy, nie? I to było denerwujące. Miałem też takie momenty, w których na przykład przychodzi do mnie Bartek Kusy i ja mówię, dobra, wiesz co, tylko chciałem jedną rzecz sprawdzić, bo właśnie byłem tam w którymś miejscu w grze, że... No, wiedziałem, że jak teraz coś dokończę, to po prostu będzie koniec tam, to się nazywa chyba rozdziały. Rozdziały, tak. No, więc wiedziałem, że to będzie koniec rozdziału, więc wiesz co, to ja to chwilę tylko puszczę i ten. I puściłem to i to faktycznie był koniec rozdziału i to była 30-minutowa cutscenka. W ogóle pierwsza cutscenka, pierwsze 30 minut gry to jest tylko jedna cutscenka z paroma tymi quick event, coś tam. I to jest takie... Mi się kojarzyło troszeczkę jak Heavy Rain. Nie wiem, czy graliście w Heavy Rain. Miałem okazję. To ja czułem, że to jest trochę takie Heavy Rain. Z tym, że Heavy Rain było jeszcze bardziej growe niż to. Też było oczywiście filmem takim interaktywnym. Tylko tam było więcej tego grania i te decyzje nasze w jakiś sposób na coś wpływały. A tutaj mam takie wrażenie, że to jest takie... taki właśnie show-off tego, co potrafi zrobić konsola już po pierwszym roku bycia na rynku, po półtora roku bycia na rynku. Show-off tego, co można zrobić i jak można zrobić rozgrywkę, ale to było raczej właśnie na takiej zasadzie, żebyście popatrz sobie, pograj tam troszeczkę, ale nie za dużo, my cię przeprowadzimy przez całą grę i to właściwie tyle. Więc mi się podobało, owszem, to było fajnie spędzonych parę godzin, jeszcze prawdopodobnie chwila mnie czeka, ale to nie były jakoś tak spędzone w taki sposób, że chciałbym do tego wrócić na przykład, nie? No bo GTA, oprócz tego, że jest całkowicie ma otwarty świat, to ma też coś takiego w sobie, że chciałbyś do niej wrócić, żeby to przejść jeszcze raz, albo bo ta historia jest w jakiś sposób dla ciebie angażująca. Przynajmniej ja tak miałem. Ja przeszedłem GTA już 3 razy. Wow. Tylko po to, żeby przeżyć tą historię jeszcze raz, bo dla mnie to jest jak naprawdę długi, doskonały film, w którym zżywam się z bohaterami i czuję się z nimi dobrze i odnajduję w niektórych tam elementach siebie, nie? Powiedzmy, czy mogę się utożsamić w jakichś momentach. Devil May Cry, które jest absolutnie liniowe, ale pozwala na po prostu zrobienie sobie papki z mózgu, puszczenie dubstepu i rozwalenia wszystkich potworów, które pojawiają się na drodze, też jest interesujące, fajne i można przejść jeszcze raz, jak przejdziesz już raz. Czy chociażby Tomb Raider, które teraz jest w promocji i warto kupić, bo kosztuje tam chyba 7 dych i to jest 8 godzin gry, takiej spokojnej i to jest dobra cena i Tomb Raider też można przejść jeszcze raz, bo jest przyjemny i fajnie się strzela z łuku do ludzi, rozwala im czaszki. Ale jestem przy końcówce, albo zaraz będę przy końcówce The Order, najpiękniejszej gry na konsolę, w jaką grałem. I jak tylko ją przejdę, to będzie tak, okej, ktoś chce pożyczyć? No, dokładnie. Albo położyć na szafce i tyle, nie? No bo nie mam ochoty zagrać to drugi raz. To jest, owszem, to jest fajna gra, nie warto ją kupić za cenę premierową, to jest fajna gierka, w którą można zagrać, ale nie spodziewać się po niej wielu cudów czy czegoś. Jeśli mielibyśmy ocenić to tak 1 do 10 na przykład, nie? No to ja dałbym za grafikę dyszkę, za fabułę taką 5. No. 6 powiedzmy za fabułę, no bo jakaś tam powiedzmy była i ona w jakiś sposób tam jest nawet okej. Postaci są dość płytkie. Generalnie. Tak, są płytkie i takie nieprzekonujące. Galaha mi się nie za bardzo jakby podoba jako bohater, nie? Ale jeśli miałbym ocenić całą grę, to jest taka szóstka też. To jest takie 6/10, bo to jest takie one time experience, ok, ale nie więcej. To jest fajne jako przeżycie raz, ale nie wracanie do tego. A są bardziej liniowe gry niż to mimo wszystko. Wiesz, no nie wiem, jakie są bardziej liniowe, gdzie masz jeszcze... Journey. No, ale tam masz nawet poczucie, że coś tam, wiesz, jednak wybierasz, nie? A tutaj masz po prostu... idziesz sobie po mieście, nie? I masz tylko otwarte te uliczki, w które możesz wejść. No dokładnie, albo jeszcze gorzej. Masz nawet zaznaczone jaśniejszym kolorem te progi, na które możesz wskoczyć, no stary, no to już jest tak... Albo wiesz, jedyny korytarz, w który powinieneś iść, to jest ten oświetlony światłem, bo reszta jest ciemna. I mało tego, miejsca, z którymi możesz wejść w interakcję, czyli podnieść jakiś przedmiot albo coś... Pojawiają się nad nimi konka. No tak, ale z 10 chyba metrów, rozumiesz, że po prostu wchodzisz do pokoju i masz 3 ikonki od razu. Już wiesz, gdzie masz iść, żeby dotknąć czegoś. No to jest tak... przesadzone, wiesz, jakby nie ma tego poczucia takiego, że eksplorowania, wiesz, że okej, no wejdę do tego pokoju, sprawdź wszystkie, nie wiem, zdjęcia, no cokolwiek i wtedy, wiesz, chodzę i dopiero jak podejdę, jakby mi się ta ikonka pojawiła, no to rozumiem, tak, ale ona jest widoczna na ekranie już po prostu prawie, że przy wejściu do tego pokoju. No to jest... To wyglądało tak, że jak grałem, no to tylko szukałem tych elementów, które mogę podnieść, albo bo wiedziałem, że mogą w jakiś sposób albo być fajne i są pokazówkami, jak tam na początku właśnie to co nagrałem, to było tak, jak on wychodził właśnie... A butelkę trzyma taką, nie? Czy to jest piersiówka chyba? Piersiówka chyba jakaś taka, w którą wiesz, obracasz, słońce oczywiście świeci, więc są refleksy i tak dalej, no to jest, świetnie wygląda, ale no wniosło to do mojego życia jako postaci tak mniej więcej nic. Jakbym właśnie chciałem zapytać Jaśka, przepraszam, że ci przerwę, ale chciałbym cię zapytać przede wszystkim właśnie jakby z perspektywy osoby, która wiesz, dużo filmów ogląda i bardzo mnie interesuje, bo ja mam takie odczucia, że generalnie scenariusz tej gry jest dość płytki. A jak ty to oceniasz? W sensie tak wiesz, jakbyś pomyślał sobie o tej grze jako o filmie, to byłby dobry film? Zanim odpowiem na to pytanie, to tylko tak powiem... Coś, co nawiązuje do waszych wypowiedzi, że jeśli z mojego doświadczenia, a propos tego, w co ja już grałem w swoim życiu, to ja bym na przykład chciał, żeby grywalność i taka jakby w miarę otwartość tego świata była zbliżona do takiego Assassin's Creed. No, mogłaby być. To gdyby to było coś takiego, to byłaby rewela. To naprawdę bym więcej już nie potrzebował. Bym nie musiał mieć, wiesz, pełnej otwartości różnych rzeczy, tylko takie, tak jak to, co wspominaliście, że wchodzisz do pokoju i od razu ci się poświetla, co masz zrobić. No to jest takie delikatne traktowanie gracza jak, mówiąc kolokwialnie, idioty. Takiego, że gra mu pokazuje, co on ma wykonać, że on nie może nad niczym się zastanowić, pomyśleć i po prostu robić tego, co myśli, że jest słuszne, tylko od razu wszystko mu pokazuje. A jeśli chodzi o twoje pytanie, czyli o ten scenariusz, no mnie się wydaje, że to jest całkiem okej. Może to nie jest jakaś rewelacja. Gdyby mieli zrobić z tego naprawdę film, no to żeby to było coś, co wiesz, będzie cię trzymać w napięciu w fotelu kinowym, to trzeba byłoby to trochę podrasować. Ale sam zamysł jest jak najbardziej spoko. No mamy Londyn, tak? Sprzed tam prawie 200 lat. Pojawiają się te mieszańce, to jest tak, czułem się trochę jakbym oglądał takiego Van Helsinga w pewnych momentach, coś w tym rodzaju, tak? I to było bardzo spoko i sam ten motyw wykorzystania potomków rycerzy króla Artura i to wszystko, ta cała otoczka. Pomysł jest jak najbardziej trafny i to mi się bardzo spodobało. Już jak słyszałem o tej grze, gdybyśmy na pokazie z Pawłem się tam spotkaliśmy, myślę sobie, okej, to jest fajne, to mi się podoba, chcę to zobaczyć, chcę to przeżyć. Jednak podczas samego grania no czułem się, że parę takich kwestii tego całego scenariusza tej gry było pisane lekko na kolanie. Że ktoś tak, dobra, mamy świetny pomysł, napiszmy teraz scenariusz. Mamy mało czasu, napiszmy ten scenariusz. No mamy jeszcze mniej czasu, dobra, to robimy tak. No i wiesz, nie było takiego przemyślenia chyba dokładnego w niektórych kwestiach. Jednak tak jak mówię, no sam pomysł podoba mi się bardzo. Wykonanie, jeśli chodzi o stronę wizualną, tak jak już wszyscy wspominaliśmy, no to jest bajka, no to jest rewelacja i w paru momentach naprawdę czułem się, jakbym oglądał film. Mhm. Wizualnie. Nie tylko w sposobie, jak to jest prowadzone, ale wizualnie mi to przypominało film i to było spoko. Co prawda bardzo się boję czegoś takiego również, no bo myślę sobie, kurczę, no skoro już tak wyglądają te rzeczy, no to czy będzie potrzebny aktor fizycznie za kilka lat? Tak samo widzimy w filmie, w zeszłym roku mogliśmy widzieć w Nowej Planecie Małp, co się dzieje, tak? Technologia motion capture, jak to wygląda. I taka gra również dokłada swoją cegiełkę do tych moich obaw, że może za 10 lat no to już nie będzie to potrzebne, w sensie aktor jako fizyczna postać, że będzie wszystko generowane komputerowo, a aktor będzie tylko podkładać głos, co też może z czasem zostać rozwiązane. No właśnie. Ale rewelacja. No jeśli chodzi o to, no to taką filmowość tej gry, to mi się to bardzo spodobało, chociaż bardziej mi się podobał chyba wspomniany przez Pawła Heavy Rain. Tam był taki jeszcze thriller, to się czułem trochę, jakbym był w grze zrodzonej w umyśle Davida Finchera. O tak, trochę tak. No Heavy Rain był pod tym sposobem bardziej... Miał się też większy fan, nie? Bo te decyzje, które się tam podejmowało, miały jakiś wpływ na rozgrywkę, no nie? Już wiadomo, ten wpływ był do pewnego momentu udawany i oskryptowany, ale miałeś takie wrażenie, że jeśli zapytasz o coś w ten sposób, albo w ten sposób, albo zrobisz coś tak, albo inaczej, to faktycznie zmieni coś w grze i będzie sprawiało, że ta gra jest twoja. No a tutaj... Nie podejmujesz żadnych decyzji. No, właśnie. Żadnych. A nie, jedna była decyzja, jaką ja mogłem podjąć, to zwróciłem uwagę. W jednym momencie, nie wiem, czy już byliście w tym fragmencie gry, gdzie jeden z takich dużych tych lykenów, one się nazywają lykeny, dobrze powiedziałem? No, w każdym razie to takie, wiecie, zombie ludzie, którzy, to wilkołaki, no tak, właściwie no. Wilkołaki, atakuje jakąś laskę i miałem do wyboru strzelić mu w głowę czy w plecy. I co wybrałeś? Jest w głowę. No prawidłowo, jedyny słuszny wybór. A może nie wiem, co by się działo, jakby strzelił w plecy. Oczywiście, w ogóle dużym problemem dla mnie jest... To byłby sobie przypał. Dla mnie największym problemem w tej grze, to jest moja sprawa, ale ja zawsze się mylę przy guzikach. To jest straszne. I zawsze jak są te live events, czyli właśnie jest fragment cutscenki i trzeba nacisnąć szybko kółko, albo kwadrat, albo lewy, L2, L1, R1, coś tam. Zawsze mi się mylą i zawsze każdą scenę tego typu muszę powtarzać na pewno 2 razy, jak nie więcej. I to mnie trochę tak dołuje. Tutaj taka drobna rzecz, nie wiem z czym to jest związane, ale ja miałem takie dziwne uczucie, bo całość wygląda bardzo fajnie, jest fajna rozdzielczość, rewelacja, no wszystko jest wyraźne, ale pojawiają się takie podpowiedzi, tak? Na przykład, że w tym momencie musisz tam, nie wiem, lewą gałkę odchylić i wciskać coś tam. Mhm. I te podpowiedzi były jakieś takie strasznie drobne, przynajmniej mi się wydawało na tym ekranie, że ja musiałem się przysuwać, żeby rozczytać, co oni mi tam napisali. Nie wiem, czy coś takiego mieliście, może to jest kwestia też przyzwyczajenia, jestem nieprzyzwyczajony jednak trochę chyba do grania, ale tak miałem, że gram, nagle wyskakuje jakaś podpowiedź i ja, co? Mhm. Nie, to ja miałem to samo i miałem wrażenie, że to coś z moim wzrokiem jest nie tak, ale faktycznie było coś takiego, że te instrukcje czy rzeczy, które się pojawiały na ekranie, były troszeczkę przymałe. Znaczy ja mam wrażenie, że one powinny już w połowie gry po prostu znikać, znaczy no bez przesady. No to inna sprawa. Każdy wie, że jeżeli jest trójkącik narysowany w tym kółeczku, to trzeba nacisnąć ten trójkącik w momencie, kiedy się tam zbiegają te linie w odpowiednim momencie, bo człowiek już się uczy tego, no grając, wiesz, i masz kilka takich sytuacji, no, już tak później wiesz. Jak zazwyczaj w grach jest, tak? No właśnie, na początku, jak zaczynasz grać, to są podpowiedzi, żebyś się nauczył, ale później, no to już jarzysz, tak? Skoro doszedłeś do tego momentu, to znaczy, że opanowałeś pewne zdolności i niepotrzebne są już ci te podpowiedzi. A tutaj podpowiedzi non-stop. I jeszcze bierzesz coś do ręki, pamiętaj, że lewą gałką możesz to obrócić. No kurde, no stary, dobrze, wiem, tak, wiem. Widziałem to 30 razy, ale moment, w którym na początku też jest ten moment, wiesz, właśnie pierwszy raz pokazują ci, że możesz coś obracać w dłoni chyba. Mhm. I to jest ten pistolet, który musisz załadować, nie? Tam, tak. Wow. Tak, nie, to robi wrażenie, no niesamowite. Znaczy, ale wiesz, takie... Okej, fajnie. Ale zwróć uwagę, i to właśnie te fragmenty, gdzie masz coś w ręku, na przykład broń, która jest dość skomplikowanym jakby renderem, tak? To są właśnie momenty, w których oni pokazują ci, patrz na naszego korna, look at my dick, man, check out my dick. No i właśnie o to chodzi. Już bez przesady. Fajnie, super, widzę, że to wygląda pięknie, widzę, że światło się odbija po prostu od każdego materiału inaczej i ja nadal mam takie momenty, mimo tego, że jestem gdzieś tam, wiesz, pod koniec pewnie gry, nadal są fragmenty takie, które robią na mnie wrażenie, że tam na przykład jest noc, jest lekko... Nie pada deszcz, ale widać, że padał jakiś czas temu. Mżawa jest taka. I są na przykład mokre deski, które wiesz, dokładnie tak odbijają światło jak mokre deski. I to jest piękne, znaczy to jest naprawdę świetnie zrobione. No, ale no, nadal. Mówię, no. Graficznie jest doskonała. No, pierwszym takim momentem wow to chyba było właśnie na samym początku, jak ty jesteś na tym jakimś tam dachu i patrzysz na tą panoramę miasta. I myślisz sobie, kurde, to jest gra? Ale serio? No, I ja pomyślałem sobie wtedy, to będzie bardzo ciekawa przygoda z tą grą. No i tak jak już wspominaliśmy, no przygoda była słaba, ale graficznie było super. No coś jednak właśnie zabrakło. No graficznie to jest ekstra, to jest absolutna rewelacja, ale no nie ma tego czegoś. Jakbym miał powiedzieć w taki trochę może bardziej poetycki sposób, ta gra nie ma takiej duszy. Jeśli chodzi o to, że miałaby cię zatrzymać przy sobie, prawda? To usiądziesz, zagrasz, mówisz sobie, fajna gra, okej, ale dobra, to dzwonię do Orzecha i idę z nim na obiad. I tyle. No tak. I idziesz na obiad i gadasz o czymś innym, a nie o tym, jaka fajna jest gra, tak? No albo powiesz, że super wygląda. Znaczy wiecie co? Ja jeszcze chciałem jedną rzecz. Ciekawe jest to, że bo wiesz, jeżeli mówimy o duszy gry, to czasem niektórzy producenci próbują tą duszę zbudować właśnie różnymi elementami i tutaj mamy w ogóle w jednym tyglu zmieszanych mnóstwo różnych elementów i mamy tak, wampiry, mamy wilkołaki, mamy kubę rozpruwacza, mamy okrągły stół i Artura, mamy steampunk, co tam jeszcze jest z takich charakterystycznych elementów, które znamy jakby z trochę innych miejsc. A, mamy Teslę, który jest trochę takim M z tego... Nie M, tylko Q. Czy Q, przepraszam. Q, bo M to była ta laska, zawsze mi się mylą. Q, który ma, wiesz, mnóstwo różnych dodatkowych rzeczy, różnych eksperymentów i broni, które działają nietypowo. I teraz, wiesz, to tak dużo rzeczy i nie udało, mimo tego, że to nawet ze sobą w miarę gra. Znaczy to one mają pewien sens i wytłumaczenie, tak? Bo zbierają się albo są w podobnym czasie, tak? Albo no, Tesla jest zabawny trochę, no, ale okej. W każdym razie mimo tego, że udało im się złapać jakieś nitki między tymi przeróżnymi elementami w historii, no to właśnie nie ma tej głębi. Wiesz, oni zbudowali coś na powierzchni, coś, co się jakoś tam łączy, ale nadal właśnie tej głębi brakuje. No i, ale nie wiem, czy oni będą w stanie to zbudować bez dobrego scenariusza, bez pogłębienia chociażby właśnie tych bohaterów, ale z drugiej strony nie wiem, czy to w ogóle będzie miało sens w drugim The Order, bo podejrzewam, że ludzie się jednak zawiodą grając w tą grę. Jednak się zawiodą. No to ja przytoczę tutaj przykład wspomnianego już przeze mnie tego Assassin's Creed, zwłaszcza dwójki. Pamiętam, że jak zacząłem w to grać tam jakiś czas temu już, to tam też tych części składowych było od groma. Bo miałeś i tych templariuszy, i te rozmaite miasta, miałeś Leonardo da Vinci, tak? Tu taki podobna rola jak Tesla w tej grze. Ale tam po prostu jak zacząłeś w to grać, jak posiedziałeś chwilę, to nie byłeś w stanie odejść. Grałeś i ktoś mówi, ej, idziemy spać. Nie, ja gram w grę. I grałeś. I to była rewelacja i odkrywanie tego świata, odkrywanie tej historii i to wszystko, jak to było właśnie pokazane. I tam podobny przykład, że tutaj mamy Londyn, tam były te wszystkie, wiesz, Wenecja, Rzym, Florencja, tam były też rewelacyjnie pokazane te miasta, mimo że gra jest już sprzed jakiegoś czasu. Mhm. A tutaj tego nie było. Tu nie było czegoś, co cię poza wyglądem skłaniało do tego, żebyś zarwał nockę. Mm-hmm. Tak, po prostu grałeś, no i grałeś, no nie wiem, odechciało ci się grać, to odchodzisz, już nie grasz. A są jednak takie gry, że jak już usiądziesz, trzymasz tego pada, to pykasz, dopóki nie pokaże ci się ikona, że bateria w padzie jest rozładowana. Mm-hmm. A tutaj myślę, że jakbyś się pospieszył, to mógłbyś nawet przejść grę na jednym ładowaniu. No, mogłoby tak być. Ale ja chciałem nawiązać do tej realności tej gry jeszcze, tak a propos. Jak mówił Jasiek o tym, że jak była to na początku panorama Londynu, no to jest taka jedna gra, która już teraz wygląda bardzo realnie i kiedy w nią grałem, to czuję się, jakbym faktycznie oglądał coś w telewizorze, a nie brał udziału w grze. Ja będę to mówił, wy będziecie się śmiać, bo prawdopodobnie tak będzie. Ja już mam przygotowany guzik do śmiechu z puszki. Ale jak gra się w FIFA 2015, to nie widać, że to jest gra wideo. Nie widać, bo jest... z tej odległości, z której ja siedzę na kanapie i gram w grę, nie widzę, żeby to była gra, bo graficznie jest zrobiona doskonale. Postaci... No oprócz momentów, w których są przybliżenia na przykład na to, że ktoś dostał kartkę, nie? To wygląda troszeczkę sztucznie nadal. Ale jak gram tak normalnie, to widzę, że wygląda jakby to była gra, jakby to była telewizja. Postaci w trakcie gry zachowują się jak piłkarze faktycznie. Przewracają się, potykają się, nie wiem, leżą jak ich boli, bramkarze robią te swoje parady i to wszystko wygląda naprawdę realnie. Piłka zachowuje się dość fizycznie, powiedzmy. Są też takie przypadki, kiedy na przykład biegniesz piłkarzem, rozpędzasz się i nagle wpadasz na swojego piłkarza, to on nie przechodzi przez niego, tylko nagle razem upadają, wiesz, to faktycznie widać, jakby to był mecz jakiejś takiej drugiej ligi, tam ósmej ligi, która się przewraca co 7 minut, ale wciąż to wygląda, jakby to był mecz i to jest poziom takiej gry telewizyjnej faktycznie, jakby to było coś takiego oglądanego w telewizji. To chciałem wam powiedzieć, bo może nie graliście w FIFA, a to naprawdę tak wygląda dobrze przy takiej codziennej grze. No ja nie grałem w FIFA. Ja uważam, że tutaj bynajmniej nie ma się z czego śmiać, bo w pełni się z tą zgodzę. Ja pamiętam, jak jakiś czas temu właśnie po raz pierwszy zagrałem w tą nową FIFA, czyli w 15. No jest u kogoś na PS4 jeszcze wtedy. No i grałem i mówię, kurde, fajnie, ekstra się w to gra. I tak, wiesz, wróciłem do domu i byłem tak podjarem tą Fifą, że mówię, dobra, odpalę sobie swoją. Ja miałem jeszcze chyba 12 na PS3. Ojo. Odpaliłem ty tak, ja już pomijam graficznie. Ja już pomijam samą grafikę. No to nie jest to. Tylko, gram i kurde, czemu oni tak nienaturalnie się ruszają? Czemu ja chcę coś zrobić, co wiem, że on powinien zrobić, a on jednak tego nie robi, tylko robi coś zupełnie na odwrót. I faktycznie FIFA 15 no to jest gra zrobiona po mistrzowsku. Zresztą te gry sportowe zawsze były na wysokim poziomie, a FIFA, oczywiście ja nie jestem ekspertem od tego, ale gdzieś tam czytałem, że chyba od 13 ona jest w ogóle całkowicie przerobiony jakiś silnik graficzny i właśnie też zachowań tych wszystkich postaci. Coś tam zostało stworzone na nowo, super, w ekstremalnych warunkach i wspaniale, ma być wow, no i jest wow. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobra gra i tak jak i zgadzam się z Pawłem, no, że to jest kolejna gra, która pokazuje, że zaciera nam się ta granica, tak, że widać, że coś jest grą lub nią nie jest. No i dobrze, no po to jest nowa generacja konsol i korzystajmy z tego jak najlepiej. Ja chciałbym, żeby od tego The Order, od premiery The Order, żeby każda następna gra tak wyglądała. Wiem, że tak nie będzie, wiem, że dążymy do tego i producenci gier też dążą do tego, żeby jednak gry wyglądały doskonale, tak? Jeżeli mamy grę osadzoną w jakimś świecie, gdzie są postaci, to chciałbym, żeby ich twarze wyglądały tak jak twarze w The Order. Więc niech to będzie jakiś papierek lakmusowy, czy jakiś prototyp, tak, tego, co da się zrobić i chciałbym, żeby producenci z tego korzystali i zobaczyli, że o kurde, a tym chłopakom się udało. Ja myślę, że większość graczy, ja co prawda mniej, bo nigdy nie grałem w żadną część, ale większość graczy czeka na trzeciego Wiedźmina. Oczywiście. O tak, o Jezu, ale my to już... Znaczy, chyba najlepiej wyjaśni, jak bardzo czekamy na to, na tego Wiedźmina, jak Wojtek zaczął opowiadać o Wiedźmina, a ja w tym czasie puściłem preorder. Tak było, w jednym odcinku. W trakcie nagrania podcastu. Tak. Ja nie miałem nigdy okazji grać w Wiedźmina w żadnego, bo pamiętam, że jak pojawił się pierwszy Wiedźmin, to Wiedźmin był tylko na PC, ale to trzeba było mieć też taką naprawdę konkret maszynę, żeby w to pograć, a ja wtedy takiej maszyny na pewno nie miałem. I tam gdzieś kiedyś widziałem u znajomego, potem wyszła dwójka, no to też mnie nie obchodziło. Dwójka to już w ogóle wymagała potężnej maszyny. A no teraz jest ta trójka, w ogóle pamiętam, pierwszy raz usłyszałem, że Wiedźmin będzie na konsolę. Myślę sobie, co? Na konsolę Wiedźmin? Bo to wiecie, kiedyś było tylko na PC i na... No tak samo jak Diablo, nie? O, no. Diablo na konsoli. No. Się okazuje, ale, że jest doskonałe. Ale tak nawet ostatnio właśnie tak sobie przeglądałem ten PlayStation Network Store i tak Wiedźmin i... A może by... No może by wydać. By. Zdecydowanie by. Kupić. Wiedźmin będzie doskonały. Ja już to czuję po prostu w kościach, że Wiedźmin będzie świetną grą, przy którą tak jak przy GTA spędzimy kupę czasu. Nawet jeżeli nie będzie wyglądać jak The Order. A pewnie nie będzie. Ale nie szkodzi. No nie będzie, ale będzie otwarty świat, dużo zadań do zrobienia, dużo questów do rozwiązania. To będzie znowu... Ja czuję, że to będzie taki Skyrim, tylko że naprawdę z polskimi akcentami i dopracowany i z taką... No i na konsoli. No ale Skyrim też był na PS3. Tak? To nawet nie wiedziałem. No widzisz. Widzisz, Wojtek. Widzisz. Co ty wiesz o życiu? Nie no, stare konsole mnie nie interesują, no ale okej, no. No ale na stare konsole jest tyle dobrych gier, w które wciąż można zagrać i no wyglądają oczywiście gorzej 720p, ale wciąż dostarczają dużo dobrej zabawy. Chociażby, kurde, Journey, które uważam, że jest... Ale Journey za 2 miesiące, z tego co pamiętam, w końcu. W końcu za 2 miesiące na PS4. Jak ktoś już kupił na PS3, to będzie miał na PS4, z tego co widziałem nawet. Więc... moje download fingers są już ready. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No to dobrze, to chyba tak tyle. Szybko podsumujemy jeszcze no w zdaniach, co? Tak, tak, zróbmy to. Tak jak mówiłem, no The Order to graficznie rewelacyjna gra i pod tym względem to jest coś, co każdy musi przeżyć. Czyli w sensie każdy powinien tą grę zobaczyć, żeby się przekonać, co potrafi konsola Sony ostatnia, czyli PlayStation 4. I to jest takie, jak ktoś się zastanawia, no nie wiem, czy kupić tą, czy tą konsolę, to jak zobaczy tą grę, to już wie. To już wie, że musi kupić to. Ale no niestety, no to nie jest pozycja dla zatwardziałych graczy, jeśli chodzi o samo granie, bo srogo się zawiodą na tej grze, bo raz, że jest krótka, dwa, jest mało, no właściwie w ogóle nie jest otwarta, jest liniowa, tak jak mówiliście, że wszystko robimy jak po sznureczku, nie mamy żadnych swoich decyzji prawie i tacy zatwardziali gracze, którzy znają większość tytułów, które pojawiają się na rynku i spędzają przy nich godziny, zawiedzie się tą grą. Nie będą z niej zadowoleni i będą właśnie rzucać hejty w internecie, że to jest dziadostwo jeszcze takie drogie. Ale na przykład dla osób takich jak ja, które chcą spędzić nad grą mało czasu, bo tego czasu po prostu nie mają i chcą też po prostu wyjść, trochę sobie postrzelać, trochę sobie coś obejrzeć, czyli na przykład gracie i nie trzeba robić pauzy, żeby na przykład pójść po kolę do lodówki, to będzie to fajna pozycja. No mnie się to podoba, nie stałem się jakimś turbofanem tej gry, ale myślę, że można sobie pograć, całkiem fajna rozrywka, fajny bardzo pomysł, no i jeszcze raz to podkreślę, będę to podkreślać do bólu, graficznie bomba. Ja już dużo powiedziałem, ja podsumuję to wszystko jednym zdaniem. Nie, w tej cenie nie kupuj tej gry, albo pożycz od kumpla, albo czekaj, aż będzie w PS Plusie, bo może będzie. Będzie prawdopodobnie za rok. A to nadal będzie wtedy taki sam experience. No może nie, graficznie wtedy będzie, prawdopodobnie gry za rok będą już graficznie lepsze, a wtedy pewno już nie będzie warto grać w tą grę. Ale jak masz teraz możliwość, żeby przejść nie płacąc dużo, albo w ogóle, okej. Okay. Może The Order było grą, która ma zaprezentować wszystkim graczom, jak działa wypożyczanie gier. Czyli kolega daje ci płytę, wiesz, bo pamiętasz, nawet był taki film, oni wypuścili z prezesem, bo system pożyczania gier na Xboxie 1 był jakiś w ogóle chory, to jest totalnie skomplikowany. Później się okazało, że nie był taki głupi, bo on, tam chodziło o elektroniczne wersje. Na PS4 elektronicznych wersji wypożyczyć się po prostu nie da. Ale jeżeli chodzi o fizyczny dysk, to po prostu podajesz koledze do ręki. I może The Order jest taką grą, w której chodzi o to, żeby zaprezentować, słuchajcie, nie musisz jej kupować, możesz pożyczyć od kumpla. W następnej generacji jeszcze pokażą na przykład, jak przychodzić do kolegi z save'ami. O! Kiedyś na dyskietkę nie, spoko, to się już da, bo my już z Wojtkiem to opracowaliśmy wielokrotnie. To prawda. Ze swoją konsolą. Nie, ja robię tak, że ja wrzucam moje save'y do PlayStation. One się same wrzucają wszystkie do PlayStation Clouda, bo tam mam PlayStation Plus oczywiście, więc one się tam wrzucają same. To robiliśmy, jak graliśmy w Diablo, no bo ja grałem u siebie, Wojtek grał u siebie, no i chcieliśmy zagrać czasami razem. Tymi postaciami, nie? Tymi postaciami, które tam sobie wykoksowaliśmy, więc jak przychodziliśmy do siebie i znajdowaliśmy się w tym miejscu, no to jak ja na przykład przychodziłem do Wojtka, no to ja zlogowałem się na swoje konto PlayStation, pobierałem save'a i zapisywałem go na konsoli na tym moim koncie PlayStation i ja odpalałem wtedy grę, więc Wojtek miał wtedy save'a swojego ze swojego konta, ja swojego ze swojego konta i mogliśmy grać na tych samych postaciach, które jakby przygotowaliśmy wcześniej. No i w sytuacji, w której ja szedłem do domu, no to ja wyłączając jakby grę, musiałem wejść do save'u w PlayStation 4, wyeksportować, bo tylko jedno konto aktywne może być z PlayStation Plus, które ma eksport tych save'ów. Taki automatyczny, więc trzeba to robić ręcznie. Wyeksportować ręcznie, wysłać do tego clouda mojego save'a z Diablo i w domu on mi się sam... Do czasu, kiedy wróciłem do domu, on już był u mnie pobrany i zaktualizowany do nowej wersji, więc jakby tak to wyglądało. No, tak było. Tak jest. No dobrze, a ty, Orzech, jakieś podsumowanie? Chyba wszyscy już powiedzieliście wszystko, co chciałem powiedzieć, więc nie ma sensu, żebym przedłużał. To bardzo, bardzo dziękujemy, Janku, że zgodziłeś się z nami pogadać dzisiaj o gierce. Zapraszamy częściej oczywiście i mam nadzieję, że naszym słuchaczom też się podobało. A tymczasem przechodzimy do kolejnego gościa. Ja również wam dziękuję i chodzą słuchy, że teraz może będę mógł grać częściej w gry, więc może częściej będę mógł się u was pojawiać. Liczę na to. Dziękuję i zapraszam oczywiście słuchaczy do mojego filmidła, bo Orzech ostatnio musiał zareklamować wasz podcast u mnie, no to ja zapraszam do mojego filmidła. Bardzo dobrze. Stał mikrofon, nie? Więc co miałem zrobić? W przyszłym tygodniu powiem, że jeżeli komuś by było mało i chciałby posłuchać jeszcze czegoś, spojrzenia odnośnie gry, o której rozmawialiśmy, to u mnie również będzie można o tym posłuchać. Będę rozmawiać z pewną parą, z kobietą i z mężczyzną, więc będzie można posłuchać również kobiecego punktu widzenia o tej grze. No i cóż, no dziękuję wam jeszcze raz za zaproszenie i słuchaczy zapraszam teraz na ciąg dalszy. Dzięki i cześć, a teraz przechodzimy do następnego gościa. Więc zanim przejdziemy do naszego trzeciego gościa, naszego ostatniego trzeciego gościa, chciałbym opowiedzieć wam o czymś, co jest super. I naszym sponsorem w tym odcinku jest Igloo Software. Igloo Software jest super. Igloo Software to intranet, który faktycznie polubicie. Dziel się wiadomościami, porządkuj pliki, zarządzaj kalendarzem i projektami, a wszystko to w jednym miejscu. Ostatni update, Viking, rozwinął kwestię zarządzania dokumentami, jak z nimi pracujecie, jak wprowadzacie w nich zmiany i jak zbieracie opinie od współpracowników. Igloo pozwala na sprawdzenie, kto przeczytał dokument, żebyście wiedzieli, kto jest na bieżąco z tym, co się dzieje w firmie. Działa to tak jak powiadomienia o przeczytaniu maila, ale są mniej denerwujące. Jeśli w twojej firmie używasz się starego internetu albo systemu, który wygląda jak z lat 90., powinniście spróbować Igloo. Aby wesprzeć YesWas Podcast i sprawdzić Igloo, wejdź na igloosoftware.com/YesWas. Dziękujemy Igloo za sponsorowanie tego odcinka, a link znajdziecie w opisie, tam gdzie zwykle jest dużo linków. Także tak. Dzięki jeszcze raz. Dziękujemy. Więc cześć, nasz trzeci gościu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Sebastianie. No, 50. odcinek rządzi się swoimi prawami i tym prawem, które my stwierdziliśmy, że wprowadzimy w życie, jest to, że po prostu chcemy pogadać z ulubionymi mordeczkami i jesteś jedną z nich. Bardzo się cieszymy, że się zgodziłeś. Co tam bardzo się cieszę co tam Seba? Dziękuję za zaproszenie. Co tam Seba? Co masz na sobie? 3 dzisiaj będziesz grał na trąbce? O tak, to się musi wydarzyć, ale... Dobrze, to się... Nie, no dobrze, to ja tak, absolutnie. Dobrze, cieszymy się. To Seba, jest piątek dzisiaj. Jeszcze przez 20 minut. A nawet dzisiaj. Nie, jest czwartek dzisiaj. Nie, dzisiaj piątek. Jesteście pewni? Tak. Tak, jest piątek, jest piątek. Jutro jest... Czyli to ja jestem niepewny, dobrze. Jutro jest sobota. Sobota to taki dzień, w który się wylatuje samolotami do różnych krajów i... Tak, to zaczyna być jakąś regułą ostatnio faktycznie. No, zauważyłeś też, że tak się... Tak, no. Tak widzę jakąś regularność. Więc Seba, porozmawiamy o tym, co się wydarzy w najbliższych paru dniach, o tym, gdzie lecimy, gdzie spędzimy razem parę pięknych dni. I nocy. I nocy. Tak, gdzie będziemy trzymać się za rączki. I biegać tak, jak nas stworzył Pan Bóg. Nie jestem pewien, czy mam dokładnie taką samą agendę wyjazdu jak wasza. I będziemy biec po barcelońskiej plaży w stronę słońca zachodzącego, krzycząc kumbaya, my lord, kumbaya. No to teraz już jestem pewien, że mam inną agendę trochę na ten wyjazd. U ciebie co? Jest inny utwór, co? No tak, jest trochę właśnie tak. Inny tekst ci przyczepili. Pewno Miley Cyrus będą grać i tak dalej. A ty skąd wiesz coś z mojej agendzie? Widzę cię. Dobrze, no przejdźmy do tego, co się wydarzy w ciągu najbliższych paru dni. I co myślicie o chyba największej jakby premierze tego naszego wyjazdu i tego całego wydarzenia, czyli Unpacked. Unpacked przez dużą markę na sy, tak? Której nazwy nie będziemy wymawiać, bo to Samsung nas zaprosił. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie, ale to przecież to chodziło o Sarzema. A, Sarzem król. Bo Samsung robi Unpacked, a Sarzem robi Unpacked. Nie, no dobra, już mówiąc tak całkowicie poważnie, to może warto by dodać dla ludzi, którzy się nie są na bieżąco z tematem, no to w zasadzie, można tak powiedzieć, że 1 marca rozpoczynają się targi MWC w Barcelonie, doroczne targi Mobile World Congress, tak? Nie wiem, Conference chyba. Musisz mnie, Wojtku, poprawić. Nie, dobrze. To są w gruncie rzeczy targi, które są poświęcone technologiom mobilnym, czyli tak naprawdę smartfonom głównie. No i co? No, jedziemy tam dużą ekipą i spodziewamy się kilku bardzo ciekawych premier, między innymi premiery Samsunga, czyli Galaxy S6. Będzie jeden czy będą dwa? Będą dwa. Podobno będą dwa. Podobno jest potwierdzone, że będzie S6 i S6 Edge. I tu jest jeszcze taka ciekawostka, że może być tak, że będą jeszcze dostępne jakieś dodatkowe urządzenia. Zegarek? Oprócz S-ki. Z zegarkiem to nie jestem pewien. Znaczy zegarek tak, ale chyba nie ze strony Samsunga. Nie wiem, jak to dokładnie będzie wyglądało. No plotek jest bardzo dużo. Może coś z tym virtual reality, czyli jakiegoś tam jakieś okularki, coś jak holo, tylko takie bardziej biedne, nie wiem. No coś się zapowiada ze strony Sony chyba w tej kwestii. A czy wreszcie wyjdzie ten Morfeusz? Oni już coś, że tak powiem, na tych poprzednich targach zajawiali, w sensie coś tam na CES-ie było z tym związanego, natomiast teraz prawdopodobnie będzie rozwinięcie tej idei. Z Sony to jest taka specyficzna sytuacja, że oni na przykład w tym roku chyba nie będą mieli takiej dużej premiery smartfonowej, taką jaką mieli na poprzednim MWC. A na poprzednim co było? Z3? No Z3 było chyba. To co, nie będzie jest w miarę potwierdzona Z4 tablet, natomiast co do Z4 smartfonu na razie nie ma żadnych takich konkretniejszych informacji. No to może po prostu ploty nie wyszły. No wiecie, no tych plotek jest strasznie dużo. Ja teraz sobie zajrzałem na taką fajną stronkę, z której często korzystam. Myślę, że możemy podać. To jest zachodnia stronka. Plotki.pl. Ale dosyć wiarygodna, tak. GSM Arena. Okay. Mianowicie. I oni mają bardzo fajne podsumowanie z podziałem na plotki, które są potwierdzone i które są niepotwierdzone. No i tutaj ze strony Sony tak naprawdę, które co ciekawe nie będzie miało żadnego eventu na takiego oficjalnego, można powiedzieć, tak? Na targach, no to mają dwie rzeczy potwierdzone, czyli tą Xperia Z4 tablet i Xperia M4 Aqua. O, M4 Aqua i co to ma być? Tak. Wiesz co, no to jest jakiś taki mid-low budget, taki IP68, czyli znowu wodoodporny, ale to nie jest coś, co chyba jakoś tam jest, można nazwać mianem flagowca, tak? Więc tak to z grubsza wygląda. Ja tak teraz patrzę na tą rozpiskę, to tak naprawdę nie ma jakichś tak dużo tych takich premier potwierdzonych, tak? To znaczy nie ma też dużo... Czy HTC będzie w tym roku? No tak. No bo właśnie... Będzie i to w tym samym czasie, co Samsung. Bo ploty głoszą tak, że... HTC najfajniejsze rzeczy pokaże w tych prezentacjach, które są nieoznaczone. I w ogóle wszystkie prezentacje, które są nieoznaczone, czy w jakiś sposób są bardzo ogólnie napisane, że będą, to podobno wtedy ma być złoto. I wtedy mają być naprawdę sążne produkty. Czyli nikt się nie spodziewa hiszpańskiej inkwizycji, tak? Coś w tym stylu. No, chyba ja proponuję, jak będziemy widzieć czerwony kolor, to idźmy tam po prostu. Jak zobaczymy, że jest purpurowo, czerwono, to jedziemy. Zawsze za czerwonym? Tak. Już mieliśmy taki komunistyczny odcinek, Wojtek. Możliwe. My mamy dużo różnych odcinków, ale Samsung, to jest ciekawe co mówisz. W czerwono. Bardzo ciekawy mówisz o Sony, że zrezygnowali z takiej dużej imprezy, bo zawsze byli. Ja ostatnio czytałem taki bardzo fajny tekst na Verge'u, w którym po prostu bardzo bezpośrednio jeden z dziennikarzy napisał, że Sony powinno dać sobie spokój z robieniem telewizorów, różnych urządzeń przedziwnych, smartfonów, tabletów itd. i powinien się skupić na biznesie, jakim jest PlayStation, że to powinna być firma produkująca PlayStation i robiąca gierki, bo to jest rzeczywiście jeden z ich największych biznesów w tej chwili, a reszta tak sobie, wiesz, działa albo nie, bo robią próby, czasem im nie wychodzą, wiesz, swoimi zetkami niestety nie udało im się zdobyć tyle rynku, żeby faktycznie było to jakiś super istotny telefon. Chociaż ja nawet tak, wiesz, w moich testach naocznych i widzę bardzo często Z3 u ludziach, znaczy u ludzi, z których znam. Uważam, że nie powinni rezygnować z Z3, bo to są najlepsze telefony z Androidem. W sensie trzecie najlepsze po Moto X jako brandzie, Nexusach jako brandzie. No ale teraz jest 6, no proszę cię. No ale chodzi mi o to, że jak masz Motorola, która robi doskonałe telefony, tak? W sensie Moto X, Moto G, Moto E. Masz Nexusy, czyli tam Nexusa 5, Nexusa 6 w tym momencie i one są też doskonałe. I kolejna rzecz z najlepszych telefonów z Androidem, które teraz są, które są dostępne, to są Z3. Przecież one mają tak kosmiczny czas pracy na baterii, że to jest coś niewyobrażalnego. 2 dni na spokojnie. No to muszę się zgodzić, bo aktualnie właśnie też korzystam z Z3 i jestem oczarowany czasem pracy na baterii. To się absolutnie zgadza. Ja mam nadal takie, zastanawiam się jakby nad Samsungiem i S6. Bardzo, bardzo jestem ciekawy, co się pojawi teraz, bo mam wrażenie, że to może być pierwszy Galaxy, który jednak zmieni coś. Bo jakby wszystkie od 1 do S5 mam wrażenie, że to nadal była jakaś ewolucja, tak? Natomiast nie było nadal rewolucji. Ale spodziewasz się konkretnie jakiejś zmiany? To znaczy czuję, że będzie metal. Się zmiany takiej... Tak, po prostu. Czuję, że te zagięte rogi, jeżeli to rzeczywiście będą 2 telefony, to ten Edge, który ma z obu stron lekko zagięty ekran, znowu to jest taki nowym fail absolutny, Jezus Maria. Ja bym się specjalnie nie nastawiał negatywnie, bo to naprawdę może być bardzo ciekawe. Czy ja mogę powiedzieć jedną rzecz, Wojtek, która sprawi, że ten telefon od razu straci w oczach wszystkich? Wow, no. Masz słuchawki, no nie? Mam. I chcesz podgłosić je, a nie masz klikaczy na słuchawkach, co nie jest tak wbrew pozorom uncommon rzeczą. No, bez przesady, raczej klikacze się zdarzają w większości. Nie zawsze. Na pewno dodawanych do telefonu będą. No ale te słuchawki dodawane do telefonu są dziadowskie. Może teraz będą super. Super dziadowskie? No właśnie. Znaczy, zaczynam powoli tak wątpić, czy na przykład Samsung kiedykolwiek zostanie partnerem strategicznym tego podcastu. Nie, no bez przesady, wiesz, znaczy pamiętajcie, że te nowe słuchawki, które wypuścili, ale te nauszne, które są jakby zewnętrznym produktem, nie powiązanym w żaden sposób z telefonami, są doskonałe. Znaczy one naprawdę dają mega fajny dźwięk. Nie wiem, czy czytaliście, ja jakiś czas temu, dosłownie nie wiem, miesiąc albo 2 miesiące temu, był duże opracowanie opisane, jak powstawało laboratorium audio specjalnie wybudowane w Stanach dla właśnie Samsunga, gdzie oni testują wszystkie swoje rzeczy. To jest bardzo fajna rzecz. No właśnie. Znaczy to należy się spodziewać, że dzięki temu na pewno jakość tego dźwięku gdzieś tam ulegnie poprawie. To znaczy ja na przykład osobiście zawsze mam ogromne zastrzeżenia do jakości mikrofonów, które są wbudowane w smartfon. Szczególnie jeśli chodzi o rejestrację na przykład, nie wiem, na koncercie czy gdzieś w jakimś takim pomieszczeniu, gdzie jest większe natężenie dźwięku. No niestety te mikrofony się bardzo często zbyt łatwo przesterowują i nie wiem, czy to jest kwestia, którą może to laboratorium na przykład jakoś usprawnić, czy coś w tym względzie są w stanie zrobić, czy to jest bardziej nakierowane na rozwój tego sektora produktów takich powiedzmy typu głośniki bezprzewodowe, no bo oni mają, tak? Teraz pokazali na tych poprzednich targach na CES-ie. Przecież pokazali, tak? Te głośniki bezprzewodowe, te lewitujące, takie super designerskie. Bo to przy tej okazji tak naprawdę to laboratorium gdzieś tam ujawnili, że powstało. Więc nie wiem, no tak naprawdę wiesz, trudno powiedzieć, jakich dokładnie produktów będą dotykać te wiesz, pozytywne zmiany. Znaczy wiesz, jeżeli budują duże laboratorium, to zakładam, że jakby wszystkie produkty, które jakkolwiek ocierają się o audio, czy to jest, wiesz, nagrywanie, czy to jest odtwarzanie, to wydaje mi się, że wiesz, jednak będą w jakiś sposób dalej rozwijane. No mam nadzieję, że tak. No dobrze, ale audio, ale chodzi mi o to, że jeśli macie słuchawki podłączone do telefonu i chcecie je podgłośnić, zwiększyć głośność, to wkładacie dłoń do kieszeni, czy szukacie klikacza? Znaczy, bo ja wkładam zwykle dłoń do kieszeni, bo te przyciski są dla mnie wygodniejsze. No ja mam na przykład, wiesz, słuchawki Bluetooth, które mają dotykową płytkę na sobie i po prostu przesuwam palcem do przodu i tyle. Ja szczerze przyznam, że nie zwracam uwagi, znaczy do tej pory nie zwracałem uwagi na klikacze na kablu słuchawkowym, tylko zawsze sięgałem po smartfona. No właśnie i teraz, do kieszeni. Teraz wyobraź sobie, że masz smartfona takiego jak Galaxy S6 Edge, który ma z obu stron tą jakby płytkę, tak? No i teraz na ślepo w kieszeni podgłośni utwór. A może to jest kwestia, że obie części ekranu, które są zagięte, wystarczy, że je swajpniesz do góry. Już. Samsung nigdy nie robił czegoś takiego UX-owo dobrego. No ale może tak być. No, nie mów hop, wiesz. No, jakby zanim nie zobaczymy. Ale wiecie co? Wiecie co w przypadku Samsunga mnie mocno optymistycznie nastraja? To znaczy są takie doniesienia, że ta nakładka systemowa, która jest w telefonach Samsunga, ona będzie mocno zubożona. O Jezus, jak dobrze. Tak, że to będzie taki basic, który jest nastawiony na to, żeby po prostu było jak najmniej krapu instalowanego, który zajmuje pamięć i tak dalej, i tak dalej. No, to... Więc ja się jakoś tak bardziej z tego cieszę chyba niż z, nie wiem, z 3 GB RAMu czy 8-rdzeniowego procesora. no to zdecydowanie dobry ruch, to jeżeli widać, to się wydarzy. Widać, że po prostu, widać, że zaczęli jakby od strony też software'owej do tego troszeczkę podchodzić i gdzieś tam nie zapędzają się po prostu w taki wiesz, typowy wyścig na rdzenie, na pamięć RAM, na nie wiadomo jakie, wiesz, rozdzielczości ekranu i tak dalej, kiedy tak naprawdę, wiesz, ten software gdzieś tam wszystko bardzo mocno spowalnia. No. To w takim razie ja też bardzo, bardzo na to liczę, bo uważam, że hardware'owo wszystkie S-ki Galaxy S były naprawdę, w czasie kiedy wychodziły, były naprawdę bardzo wysokiej jakości sprzętem. No, wiadomo, że możemy się przyczepiać do plastiku, bo jest jaki jest, czasem trochę chrobocze, trochę niechrobocze, różnie to bywa. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o to, co jest wpakowane w ten telefon, to były naprawdę dobrej jakości telefony, tylko właśnie przez nakładkę TouchWiz zwykle bardzo traciły, więc wiesz, jakby najlepszą radą, którą można było dać, jeżeli ktoś się zastanawiał nad Samsungiem, tak? Zainstaluj Cyanogenę. Dokładnie. Kup Samsunga i instaluj sobie własny ROM i wtedy masz naprawdę świetny telefon. No więc mam nadzieję, że rzeczywiście poszli, bo właściwie wiesz, jesteśmy w przeddzień premiery, no to raczej już niewiele zmienią, ale faktycznie, że zaczęli słuchać użytkowników, bo to jest chyba to. Trzeba jednak, to, że influencerzy mówią jakieś tam rzeczy o danym sprzęcie, to nie znaczy, i jest ich dużo, to nie znaczy, że nagle się zmówili i nie lubimy Samsunga, tylko ja uważam, że my, czy każdy inny medium, które opowiada o tym, co im się podoba, a co się nie podoba w danym sprzęcie, raczej ma na celu to, żeby ten sprzęt był coraz lepszy. Z każdą iteracją, z każdą nową rewolucją czy ewolucją danego sprzętu był lepszy. Więc jeżeli TouchWiz będzie lżejszy, nie będzie tak dużo krapu, to będzie bardzo dobrze. Zgadzam się. No i tyle. A co... Ja również się zgadzam i Wojtku, przy okazji, skoro mówisz, że jesteśmy medium, to chciałbym pozdrowić serdecznie redakcję czy kogoś tam, kto siedział w MWC i sprawdzał, kto jest redakcją, a kto nie jest i kogo przepuścimy, a kogo nie. Bo chciałbym tylko powiedzieć, że uznali, że podcasty nie są mediami. I Agata, pani fotograf, która jest tutaj obok, właśnie zareagowała mniej więcej tak samo, bo ona też dostała odmowę, bo powiedzieli, że persony takie, które robią zdjęcia na Instagramie dużo i mają dużo followersów i tak dalej, też nie są mediami w żaden sposób, więc tak. No, trochę słabo. A ty, Seba, byłeś już na MWC w zeszłym roku? Tak, ja byłem w zeszłym roku. No i pierwszy raz byłem. Jak powinniśmy się przygotować? Ręczniczek, tak? Przygotować. Znaczy tak, no pod względem, że tak powiem, areału, jakby to tak powiedzieć po rolniczemu, no to nie jest tak strasznie jak w przypadku, nie wiem, CES-u czy IFY, że to jest takie rozbite strasznie na wielu halach i gdzieś tam to... Wydaje mi się, że to wszystko jest bardziej skondensowane, znaczy jakby natura też tych targów pozwala na to, żeby to było mniejsze, tak, no bo to są rozwiązania mobilne, to nie znajdziemy tam pralek i jakichś robotów, odkurzaczy i tak dalej. Więc łażenia będzie troszeczkę mniej, to wszystko jest skupione jakby w jednym miejscu, w jednym jakby kompleksie takim wystawienniczym, poza eventem Samsunga, bo Samsung zwykł organizować to w osobnym miejscu kompletnie, w wynajętym jakimś takim obiekcie i to będzie ten sam obiekt, który był rok temu, natomiast no, to jest taki dedykowany tylko i wyłącznie dla Samsunga, gdzie po prostu wchodzi 5000 ludzi i dziękuję, pozamiatane. Wow. Więc, no, żeby nie powiedzieć, mają rozmach z... Trąbka. No, także to... Wiecie co, no na co się przygotować? No, kurczę, no będzie na pewno dużo ludzi. Czy tam jest Wi-Fi? No, to jest jeden z podstawowych problemów chyba na każdych targach i na każdej dużej konferencji, że... lepiej jest i my się generalnie na to przygotowujemy, żeby kupić sobie prepaida lokalnego i żeby się trochę uniezależnić od tego Wi-Fi, które tam będzie, bo no, w zeszłym roku były problemy i biorąc pod uwagę, że potem jest ta cała przestrzeń, gdzie można ten telefon, czy te nowe telefony, nowe produkty w ogóle zobaczyć i tam będzie dziki tłum, i też trzeba się liczyć z tym, że wszyscy będą chcieli natychmiast przesłać to, co zarejestrują, tudzież napiszą w sieć i to się po prostu wszystko zapcha. Może tak być. No, nie musi tak być, ale może tak być. I te doświadczenia z ubiegłego roku moje pokazują, że z tym internetem bywa różnie. Więc jeżeli będziecie mieć taką możliwość, żeby się wyposażyć w jakiegoś swojego prepaida z mobilnymi danymi, to polecam. No chyba to zrobimy, bo to jest zbyt duże ryzyko. W samym terenie jakby, znaczy na terenie targów, się już wysłowić nie mogę, na terenie targów jest press room, ale ponieważ wy nie wiem jak macie z tym. Jesteśmy mediami. Ostatecznie jesteśmy mediami. Jesteście. No to będziecie mogli skorzystać sobie z tego press roomu i tam powinno być to Wi-Fi troszeczkę lepsze, więc jakby gdzieś tam no nie powinno być takich problemów. No, z Samsungiem myślę, że będzie duży problem, żeby to ogarnąć na bieżąco w jednym czasie. Myślę, tak? Wojtek, że jeden z naszych iPadów będzie bardzo mocno wykorzystywany. No ja właśnie tak planuję, że kupimy sobie kartę po prostu i na iPadzie będziemy stawiać hotspota i będziemy się do niego łączyć i tyle. Szczególnie, że iPad 24-godzinny hotspot daje. No właśnie. Jeszcze wyłączy mu się, wiesz, odświeżanie tych aplikacji w tle i będzie git. No. Bardzo to szanuję. No to super. Znaczy, dla mnie to jest, ja już napisałem na Twitterze, dla mnie to jest spełnienie marzeń, bo ja co roku, jak tylko słyszałem, że nadchodzi MWC, to czułem tak, kurczę, taki żal, że strasznie bym chciał tam pojechać i nie spodziewam się, wiesz, nie robię sobie żadnych nadziei, w sensie, że nie wiem, że to będzie coś, co mnie powali na kolana, a może tak być oczywiście, ale chodzi o samo uczestnictwo w tak dużej imprezie, tak? To taka wigilia troszkę dla świata technologicznego, przynajmniej europejskiego. Takie mam wrażenie, że to będzie taki moment, w którym gdzie się nie spojrzymy, będą gicy tacy jak my. Tak, trochę tak. Że do kogo się nie odezwę i nie zapytam, jaki ma procesor, to on będzie wiedział, o co mi chodzi. Wiesz, że ktokolwiek to tam będzie... Nie powie ci jakiego koloru. Tak, że jak zapytam jakiego ma iPhone'a, to nie powie mi, że złotego, tylko powie mi, że to jest 6 albo 6 Plus albo 5S, wiesz, to jest ten styl i trochę się, to tak jakbym, nie wiem, przestanie to być wyjątkowe i to będzie takie jedno miejsce, w którym wszyscy będą, wiesz, równi i będą mają tą samą wiedzę i ten sam skill, powiedzmy, nie? I dla mnie... wszystkim tak samo będą nogi w dupę wchodzić. To prawda. I wszyscy tak samo będą się jarać tym, że o kurde, nowy telefon i o kurde, ale to rozwiązali i tak dalej. I to dla mnie to będzie coś ciekawego, bo do tej pory mieliśmy przecież takie jakieś eventy, na których, wiesz, mogliśmy się w 100 osób spotkać. No tak. Na przykład jakieś Samsungowe czy Asusowe, jakieś urodziny, jedne, drugie, trzecie, które się odbywały, gdzie mogliśmy się spotkać z różnymi innymi redakcjami, ale tam było, wiesz, 100 osób maksymalnie, a teraz będziemy na jakimś wydarzeniu, na którym będzie co? No, x tysiące osób. No. Słuchaj, może będzie ktoś z Verge'a. W zeszłym roku... będzie MKBHD. Wow. To trzeba by mu piątkę przybić. Właśnie napisałem do niego, ale oczywiście, wiesz, nie odpisał mi. Mało tego. Na pewno będzie Verge, na pewno będzie Verge. Tam będzie ten, no, twórca takiego niszowego serwisu internetowego. Polskiego, czy nie? Nie polskiego, amerykańskiego. Marek, jakiś coś z cukrem. O, no proszę, no proszę. Będzie miał jakiś keynote swój. To chyba Elo było. Tak, to ten serwis internetowy. Elo pozdro, tak, Elo pozdro. Dokładnie. Coś ten deseń. Ale ma być z The Verge, z tego co pamiętam, Dieter Bochn. Nie wiem, czy kojarzycie takiego edytora, no. Edytora. Bochn? Dieter Bohlen. No. To ten, on będzie. Nie wiem, czy nie będzie też... No MKBHD, no to on już jest zdręczowy, ale... trochę bardziej, nie? Chris chyba też będzie, chociaż nie jestem pewien. ten Chris Ziegler, tak się to chyba czyta nazwisko? Ziegler? Mhm. No, nie wiem, czy jest Żydem. Aha. Sprawdzimy. No, możesz mu zadać to pytanie. No, właśnie wszedłem na jego profil na Twitterze i widzę, że zrobił retweeta od kolesia Luke Zimmerman, więc... Poszlaki zostały, wiesz, odnalezione. Więc będzie sporo osób z tego świadka. Ja żałuję, że to jest wydarzenie takie, które tak naprawdę nie obchodzi większości deweloperów, nie? To prawda, no bo to jest tak bardzo... No bo bardzo androidowe święto jest tak naprawdę na lato. Google I.O. Tak, a iPhone'owe święto jest we wrześniu i w czerwcu. Więc to jest takie, że nie obchodzi deweloperów. A szkoda, bo chciałbym na przykład spotkać czasami parę tych osób, które, wiesz, czytam, czy używam ich programów. To było coś takiego fajnego. No ale A ty na przykład, Wojtku, mógłbyś na to Google I.O. się, że tak powiem, dostać z racji tego, że się zajmujesz takim developmentem? Nie, no tam ja nie robię developmentu żadnego, wiesz. To, że zajmujemy się YouTube'em, który de facto na Google I.O. raczej rzadko się pojawia, wiesz. Wiesz co, przepraszam, bo zdałem sobie sprawę z tego, że chciałem zadać to pytanie Pawłowi. I patrząc na miniaturkę, tą kamerkę na Pawła, powiedziałem... O, no ładnie, no to widzę, że wchodzimy już na ten etap. Czyli Paweł rzeczywiście schudł. Tak. Jest. Upodabniacie się do siebie, no. Czyli YesWas Podcast, czyli Czubek i Czubek. Tak. Czubek i Czubek. Myślę, że no mógłbym spróbować, definitywnie mógłbym spróbować. No przecież moja aplikacja Cheat Cycle mogłaby odnieść tam, no wiecie, no to jest Endomondo do toalety, tak? To jest tak jak powstają te aplikacje Tinder do mieszkań, tak Endomondo... A to była taka, ktoś zrobił taką aplikację, wodociągi zrobiły taką aplikację, tak. Gdzie jest moja kupa. Jest, to prawda, to była chyba aplikacja w Radomiu, z tego co pamiętam. Albo w innym Kaliszu, więc... W każdym razie zagraniczna. Zagraniczna, tak, zagraniczna. No ale myślę, że tak, żebym próbował się dostać. Znaczy wiesz, ja mam dostęp do kont deweloperskich, gdzie są aplikacje jakieś takie hardkorowe, nie? Chociażby z powodu mojej pracy, to widziałem i mam dostęp do paru takich jakby... Widziałem w swoim życiu trochę kodu. A to proces weryfikacji tych zaproszeń jest jakoś taki bardzo skomplikowany? Nie mam pojęcia, bo nawet nigdy nie próbowałem. O ile wiem, jak to działa w przypadku WWDC, to nigdy nie próbowałem tego zrobić na Google I.O. Tam jest chyba... tam jest po prostu chyba, z tego co mam, bilety. Tak, one się rozchodzą bardzo szybciutko. Tak, no tak podobnie jak WWDC, z tym, że tam się jest chyba kto pierwszy, ten lepszy, na WWDC jest losowanie, nie? Aha, okej. Okay. Tak mi się przypomniało, bo na przykład Jurek Łabuda był kiedyś na tym Google I.O., a on nie wiem, czy się zajmuje takim developmentem, więc to raczej bardziej chyba prywatna inicjatywa. Aha, może z Samsungiem, może tak. Ale nadchodzi w ogóle event Apple'owy 9 marca. Już zaczęli rozsyłać te... To już rozmawialiśmy z gośćmi. Ja już widziałem, że tam się jakieś leżaki ustawiają pod którymś Apple Store'em. Jestem trochę przerażony. Naprawdę? Czy to jest żart? Bo nie wiem. Nie, to nie, znaczy nie wiem właśnie. Tak się zastanawiam, czy ktoś mi nie wkręcał, bo gdzieś na Twitterze widziałem jakieś zdjęcie, że już podobno są jakieś pierwsze leżaki. Ludzie w śpiworach tam są w środku, więc... Niesamowite. Ludzkość mnie zaczyna przerażać trochę. Nie przestaje zadziwiać, że to nadal jest takie... takie cool i nikomu się jeszcze nie znudziło to stanie w kolejkach. Okej, Polacy stali w kolejkach ileś tam lat za komuny. Zanim to było modne. Tak, zanim to było modne, ale jak tylko przestaliśmy musieć stać w kolejkach, to jednak nam się znudziło i chyba nikt nie lubi stać w kolejkach, więc jakby no, well. Ale jak widać, okej, no jeżeli ludzie lubią, jeżeli to jest taki event, że hej, postoję w kolejce i może zobaczę zegarek 3 minuty wcześniej, to fajnie, no. No to jest chyba takie, tak mam wrażenie, że to jest coś podobnego do, wiesz, wyjazdu na obóz. Chodźcie, nie będziemy się myć przez tydzień i będziemy... survival taki. Tak. Ej, widzisz szczura, upolujmy, zjemy, będziemy mieli, nie wydamy pieniędzy, które moglibyśmy... dodać do iPhone'a. Okej, to ma sens faktycznie. Czekaj, zjemy tego szczura, to będę miał jeszcze na silikonowe, wiesz, opakowanko na iPhone'a. No. Zaoszczędzę. Także mam wrażenie, że to w taki sposób jest rozpatrywane, bo chyba to nie jest tak, no wiesz, jak teraz możesz zrobić pre-order przez stronę, no to chyba nikt nie będzie przecież siedział pod tym i sprawdził, nie? W sensie czekał na to, żeby kupić. No, okej. Czy ja nie zrozumiale coś powiedziałem, czy nie? Bo nie wiem, taka cisza się pojawiła, a mogłem się już zagubić. W sensie chodzi mi o to, że ludzie chyba stoją dla samego, znaczy siedzą tam pod tym dla samego stania i dla samego takiego eventu stania, a nie dlatego, żeby faktycznie kupić pierwszym. No okej, no to dziwi mnie to, że to nadal jest event i nadal to ludzi kręci, ale okej, wiesz, każdy ma swoje jakieś, prawda, dziwne każde rzeczy. Każde mojego porno. Tak jest, tak jest. No dobrze, no to chyba jesteśmy gotowi na MWC. Dziękujemy ci, Sebastianie, bardzo. Dziękuję. Cóż, bardzo, bardzo się cieszę, że lecimy. Dla mnie to jest spełnienie marzeń. Wreszcie zobaczę to, jak to wygląda właśnie z bliska. Od razu zapowiadam, że bo będziecie słuchać tego podcastu pewnie, jak już tam będziemy, albo jeszcze chwilę przed. Ja będę relacjonował wszystko na Twitterze. Mam zamiar wykorzystywać mocno możliwości nagrywania wideo na Twitterze i wszystko będę oznaczał hashtagami, tak żebyście mogli sobie w razie czego dać mutę, żeby nie zamęczać ani was, ani siebie później feedbackiem negatywnym na przykład, więc... Rammstein miał taki numer. Tak? Hashtag? Mutę. Faktycznie. Tylko tam rybo na końcu jeszcze. No, to oni zawsze... Nie, dobra, to R to takie typowe niemieckie. Bo to niemieckie. Tak, oni przyzwyczajeni do tych rrr. To tak jak Rosjanie, nie? Oni też cigar. Cigar. Tak było w GTA 4, no kurde. To musi być prawda, jak to było w GTA 4. Nie, no oczywiście, wszyscy tak mówią. Znaczy, charakterystyczny dla Rosjan to taki protip. Ja byłem kiedyś w Moskwie, słuchajcie, i bardzo charakterystyczne dla facetów w Rosji jest to, że mają strasznie brzydkie buty. Nie żartuję. Naprawdę. Ale w jakim sensie brzydkie? W takim sensie, że jak widzisz, to myślisz sobie, o Jezus, nigdy w życiu bym nie założył takich butów. I to są zwykle takie buty, takie przenoszone buty pseudogarniturowe. O Boże, takie lakierki. No, nie aż tak, w sensie nie wszystkie się świecą, ale generalnie wyglądają naprawdę bardzo źle. Takie lekko niby skórzane, ale nie sztywne, tylko takie, wiesz, miękkie. Straszne. I zawsze są brudne. Zawsze. I ja nawet jestem w stanie czasem, oczywiście teraz to się zmienia, bo jest też dużo hipsterów rosyjskich, też mi się zdarzyło spotkać kilku w Warszawie. No tak, no i wiesz. Jest, to już jest uber tak, hipster. Mówiłem po ukraińsku, zanim Rosja zajęła Krym. No na przykład. Ale... Be on your money. Ale faktycznie jak słyszysz język rosyjski, ja zawsze tak już mam takie przyzwyczajenie, patrzę na buty i wtedy mogę ocenić faktycznie, czy jest takim prawdziwym Rosjaninem, który przyjechał do nas na wypad. To trochę jak skarpety i sandały, nie? Tak, troszkę tak, no faktycznie. No taka obserwacja światowa. W ogóle ostatnio dużo rosyjskiego języka słyszę na ulicach Warszawy, nie wiem, szykują się. Jakiś zwiastun? Czy oni się szykują? Nadchodzą. They're coming. To było w Harry Potterze, 7. część 2. A ja myślę, że to było w 90 różnych innych filmach. Ja wiem o co chodzi z tym rosyjskim, tak? Z tą, że tam taka inwazja i w ogóle ten to YotaPhone 3. To jest po prostu buzz marketing. Tak jest. Czy to jest ten sobie gorilla marketing, że napadną na nas, żeby i nakażą nam korzystać? To jest niedźwiedzillo marketing, bo to wiesz, Putin na niedźwiedziu. Halo? Proszę zrobić tak, że jak ja przyjadę, to każdy korzysta z tego telefonu. Tylko YotaPhone 3. Kudłaty, znajdź tego, kto ustala, kto nosi jakie telefony i porozmawiaj z nim na swój sposób. YotaPhone 3. A będą reklamy, pewnie billboardy, wiesz, z takimi brudnymi butami i wiesz, i obok YotaPhone 3. Tylko dla prawilnych. Wiesz, ktoś będziesz tam na ulicy, będzie tak. No to z jakiego telefonu korzystasz? No ja mam Samsung. YotaPhone'a. Będzie slogan reklamowy. YotaPhone 3. No pogadi. O ja cię, czekam. Ale tak w ogóle tak my się śmiejemy, a to naprawdę jest niezły telefon. Znaczy ja bym się trochę bał z niego korzystać jako od głównego telefonu, bo o ile nie mam problemu z tym, że o mnie wiedzą wszystko w Google'u i w Apple'u i we wszystkich innych firmach amerykańskich. Tak jakoś mam pewne obawy, jeżeli chodzi o Kreml i ich... Ale słuchaj, z drugiej strony mógłbyś na przykład właśnie, gdyby oni jeszcze wszystko o tobie wiedzieli, to mogłaby powstać porównywarka. Porównywarka danych. Co kto o tobie wie, wiesz. Można było tak sobie zweryfikować. No. To jest ciekawe. Ci są w błędzie, czy ci są w błędzie. Ale można by im na przykład jakieś, wiesz, tajne informacje, ale na przykład sfałszowane sprzedawać. Że na przykład tu piszesz bomba, a tak naprawdę nie miałeś to na myśli. Bo piszesz po rosyjsku, piszesz tą cyrlicą i tam jest R, to jest B, więc ty piszesz tak naprawdę, że idziesz na rumbę, a oni dostają, że idziesz na bombę. Bardzo ładne. Musimy jeszcze się nad tym zastanowić, ale tak, to jest jakiś pomysł. No dobrze, bo właściwie mieliśmy kończyć. Jakby ktoś chciał do marketingu nas zatrudnić, to podcast@jeswas.pl. Mamy dobre stawki, uwierzcie. YotaPhone 3. YesWas Podcast. Polecamy. Po prostu... Tak, reklamówka z Biedronki koksu i jedziemy. Nawet te brudne buty założymy, jak trzeba będzie. Tak, a przy okazji takiego właśnie... wchodzenia w rolę, to chciałbym przypomnieć tylko, że moment, w którym będziemy nas można zobaczyć na scenie, zbliża się nieubłaganie szybkimi krokami. Także ja po prostu powiem, że chodzi o Lean Startup Machine. Szczegóły też będą na dole w opisie odcinka, bo o tym już mówiliśmy, ale tak dla przypomnienia, szczególnie, że dziewczyny akurat wiem, że dziewczyny wrzucały nas do sieci tak zwanej, do takiej sieci komputerowej, internetowej. Na Elo. To jest tak, że dużo komputerów jest połączonych ze sobą kabelkami. Aha. I one wtedy wiedzą, co jedna mówi drugiej. I jest taki język specjalny i one tym językiem napisały, że my będziemy prowadzić Lean Startup Machine. Niesamowite. To Seba, wpadnij koniecznie. Jak będziesz miał ochotę i... Znaczy, nie wpadaj, zachodź świadomie. Zatem zajdź świadomie. Jezus Maria. Czyli jeszcze dodatkowo kampania społeczna. No tak. Jak wiesz, u nas wszystko można opchnąć. Ale wyobraź sobie to, że to by było w jakiś sposób... Znaczy nie, to by było seksistowskie trochę, ale chodzi o to, że na przykład jest jakiś taki te Rail Girls Warsaw czy coś takiego, te dziewczyny, które programują, nie? I wiesz, nie wpadłam, zaszłam świadomie, a teraz mam własną firmę programistyczną, nie? Nie wiem, na ile to jest seksistowskie, na ile nie, ale ta gra słów... Dobrze. To jest najbezpieczniejsze, co możemy zrobić dzisiaj. To ja zrobiłem. Boże, to jest takie piękne, to jest takie fajne. Chyba mógłbyś nam tutaj nawet zrobić taki, wiesz, na przykład, że my na przykład skończymy odcinek i teraz na przykład Seba jedzie Sulubę. Jam, znaczy jazz jam. Jam? Znaczy... Whisky moja żona. No nie, i wiesz, i Seba przez na przykład 40 minut. Ciekawe, czy nasi słuchacze chcieli słuchać koncertów Seby. Czekamy na feedback. Ja bym Seby słuchał. Znaczy, ale to nie jest fair, że ja bym Seby słuchał, bo to jest ta miłość, ta słynna, ta popularna, tak, że jak ja po prostu słyszę Sebę i też mam tak, że o Boże, mów do mnie. Rozczulam się. Porozczulamy się w Barcelonie, tak Wojtku? Tak? I tym akcentem możemy zakończyć. Dokładnie. Pięknym, rozczulającym. Zakończymy odcinek rosyjskim 50 cygar. Bardzo wam dziękuję. To był 50. odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jest tego dużo dzisiaj. Bardzo, bardzo dużo. Ale 51 już obiecujemy, że będzie krótszy. Także ja bym chciał w tym momencie podziękować przede wszystkim naszym gościom. Tak. Jakub Zięba, którego wszystkie kontakty będą w opisie odcinka. A może Jakub Zięba... na pewno? Jesteś pewien? Na J, dlaczego ja czytam Jakub? Nie wiem. Jacek Zięba. Bo Jacob. Dlaczego czytasz Jacob? Jacek Zięba, nasz korespondent z Katowic. Z Sadu. Tak. Jan Urbanowicz i Jasiek z Małego Filmidła i Sebastian, najpiękniejszy, Górski. Nie wiem, co mam powiedzieć, dziękuję. I przy okazji chciałbym podziękować też naszemu sponsorowi Igloo Software. Pamiętajcie, żeby sprawdzić igloosoftware.com/yeswas, żeby wesprzeć nasz podcast. Także tak, myślę, że to jest koniec naszego odcinka jubileuszowego, rocznicowego, okrągłego, 50, który nagrywaliśmy specjalnie dla was. To była wspaniała podróż, takie mam wrażenie. Bardzo mi się podobała, bardzo się cieszę, że mogłem ją przeżyć z wami wszystkimi. I to wcale nie znaczy, że odchodzę, tylko po prostu się tak rozmarzyłem i lecą mi teraz łzy. Tak naprawdę nie, bo chłopacy widzą mnie na kamerce, więc wiedzą, że nie. Ale wy nie wiecie, więc lecą mi łzy. W środku ci lecą. Bardzo dziękuję, Paweł. Dzięki, Seba. Było nam bardzo, bardzo miło i do usłyszenia już za tydzień. YesWas Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.